Dzień dobry Państwu. W czwartek minęła godzina 9:00. To jest super raport Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam na dzisiejszy program. Wielu ciekawych gości dziś. Na początek były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Między innymi oczywiście o powyborczej sytuacji politycznej w Polsce, o tym, co może nas czekać w najbliższych tygodniach, miesiącach i latach, bo dzieje się wiele. Mamy zapowiedzianą rekonstrukcję rządu zaraz po wakacjach. Mamy zapowiedzianą nową kadencję prezydenta Andrzeja Dudy i walkę o to, aby utrzymać ponad 10-milionowy elektorat Rafała Trzaskowskiego. Jak to wszystko może się rysować, jakie scenariusze dla Polski widzi były premier, między innymi o tym rzecz jasna, ale także o wczorajszym głosowaniu w sprawie wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry oraz oczywiście tego, co wydarzyło się w związku z Andrzejem Dudą, no bo doskonale Państwo wiedzą i na pewno Państwo słyszeli, że został, delikatnie mówiąc, wkręcony przez dwóch rosyjskich komików. Czy to jest błąd służb? Czy to jest błąd współpracowników pana prezydenta, którzy dopuścili do takiej rozmowy i jakie to może mieć konsekwencje? O tym wszystkim z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Później pełnomocnik wyborczy Szymona Hołowni, Michał Kobosko, dobrze Państwu znany. Będziemy rozmawiali oczywiście na temat tego, jaką przyszłość przed sobą widzi Szymon Hołownia, jak i kiedy ma zamiar zarejestrować swój ruch i czy przekształci się on w partię polityczną. Czy ma zamiar prosić Rafała Trzaskowskiego za to, że zrobił za mało, żeby go poprzeć, tak twierdzą niektórzy, czy też zrobił zbyt wiele. Czy przeprosi za słowa o Hunwejbinach, bo takie słowa właśnie padły, tak porównał Szymon Hołownia wyborców Rafała Trzaskowskiego właśnie. Wielu ludzi domaga się przeprosin. Krzysztof Łoziński, szef Komitetu Obrony Demokracji, Krystyna Janda, aktorka, na ten temat także na pewno porozmawiamy. Później Krzysztof Lidel, doktor Krzysztof Lidel z Kolegium Civitas, to jest ekspert do spraw bezpieczeństwa, oczywiście o sytuacji służb specjalnych, o Mariuszu Kamińskim, jako szefie tych służb, co dzieje się w służbach, że właśnie doszło do tak nieprawdopodobnej zupełnie sytuacji, jak rozmowa prezydenta z rosyjskimi komikami, którzy podali się za szefa ONZ. Na ten temat dziś w Super Raporcie, to i o wiele więcej. To jest Super Raport, startujemy, zapraszamy. Ale oczywiście zaczynamy jak zwykle od spotkania z Jankiem Złotorowiczem, wicenaczelnym dziennika Super Express, który czeka już na Państwa, żeby opowiedzieć, co dzisiaj w naszym wydaniu znalazło się ciekawego, a ciekawych rzeczy jak zwykle bardzo dużo. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kamilo. Dzień dobry Państwu. I zaczynamy rzeczywiście od tematu, który wzbudził ogromne emocje, szereg komentarzy. Jedni mówią, że nic się nie stało, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Drudzy twierdzą, że jest to dowód na absolutne rozłożenie na łopatki polskich służb specjalnych i dowód na to, że no, delikatnie mówiąc, nie działają one tak, jak powinny. No tak, no my oczywiście jak wszyscy też bardzo dokładnie przyglądamy się temu, co się stało i piszemy tu, Rosjanie wkręcili prezydenta wprost, piszemy o kompromitacji polskich służb. Przy czym tutaj wątków jest oczywiście 10. No nie, nie można mówić, że nic się nie stało. Z obozu rządowego takie najbardziej sensowne tłumaczenia, jakie są, to takie, że prezydent, i tu wypada się z tym zgodzić, przynajmniej o tyle dobrze, że prezydent w miarę wybrnął. No nie powiedział nic, co dałoby Rosjanom paliwa do dalszych ataków na Polskę, do jakiegoś wbijania tu klinu w Polskę, więc wypada się cieszyć z tego, natomiast wszystko inne, no po prostu tragedia, masakra. Myśmy próbowali ustalić przede wszystkim, jak to się stało, że dwóch Rosjan bez problemu dodzwoniło się do prezydenta. Tłumaczono nam te wszystkie procedury i nawet wskazywano, gdzie i w którym momencie to mogło zawieść. Zresztą to, co nam mówili współpracownicy nieoficjalnie prezydenta, potem powtórzył w Sejmie Mariusz Kamiński, który wręcz wprost powiedział, że znana jest służbom z imienia i nazwiska osoba, chodzi o pracownika naszych służb dyplomatycznych przy ONZ-cie w Nowym Jorku, która podobno zweryfikowała pozytywnie, że to dzwoni rzeczywiście sekretarz generalny i można z nim bezpiecznie rozmawiać. Jeden z pracowników przekonywał nas i zresztą prezydent też o tym mówił i też to słychać na tym nagraniu, że on w pewnym momencie naprawdę zorientował się, że coś jest nie tak. No to padło w takim pytanie, momencie chyba kończy się rozmowa, prawda? Jak padło pytanie o to, czy Polska przejmie Kijów, to słychać było, że prezydenta Dudę wręcz zatkało, że nie wiedział nawet, jak ma zareagować. Zareagował bardzo dobrze i wypada się cieszyć z tego, co powiedział. No nie dał tu Rosjanom pola do ataku, natomiast podobno wtedy znowu weryfikowano, czy na pewno, i potwierdzano tak, że wszystko jest okej, więc zawiedli, no wszyscy na całej linii. Teraz oczywiście trwa spychanie służby,
MSZ, pracownicy Kancelarii Prezydenta. Tu myślę, że każdy po trochę się dorzucił. Pytanie natomiast tylko, czy konsekwencje będą wyciągnięte. Mariusz Kamiński zapewniał wczoraj w Sejmie, że konsekwencje zostaną wyciągnięte. Pytanie tylko, w jaki sposób to będzie wyglądało, bo jeżeli znajdzie się po prostu jeden kozioł ofiarny, na którego zwali się całą winę, to nie będzie dobrze. No jednak jako obywatele mamy prawo teraz wiedzieć, co dokładnie zawiodło, na jakiej linii, jakie procedury, bo to ewidentnie to nie był tylko błąd człowieka. Tu jest dużo, dużo, zresztą wątków jest masę. My zadajemy tu też pytania różnym ekspertom, którzy oceniają, bo warto też zadać pytanie o to, jakie cele mogli mieć Rosjanie, dzwoniąc do prezydenta akurat w tym momencie, akurat zadając mu takie pytania, bo ja też przypomnę, wszyscy mówią właśnie, nazywają ich komikami, youtuberami, ale wszyscy też wręcz wprost sugerują, że jeżeli dwóch komików, czy youtuberów, czy jak ich nie nazwać, bez problemu jest w stanie dodzwonić się do najważniejszych polityków na świecie, bo oni dzwonili przecież nie tylko do prezydenta Dudy, wielu znanych ludzi, nie tylko ze świata polityki, ale również kultury, padło ich ofiarami, to oni muszą mieć za sobą przynajmniej jakiekolwiek wsparcie rosyjskich służb specjalnych, a być może nawet po prostu realizują zadania rosyjskich służb specjalnych. Więc pytanie, jaki interes mieli Rosjanie, dzwoniąc do prezydenta akurat w tym momencie i zadając mu akurat takie pytanie. I tu między innymi Przemysław Żurawski-Welgrajewski się nad tym pochyla, nad tym pytaniem. I on zwraca uwagę na jedną interesującą rzecz, że gdyby to miał być element ataku na polskie wybory i wpływania na polskie wybory, to raczej do tej rozmowy doszłoby po pierwszej turze, przed drugą turą. Natomiast to, że dochodzi do niej po drugiej turze, kiedy jest to już, kiedy mamy już w zasadzie pewność, że jest to urzędujący prezydent na kolejne 5 lat i padają głównie pytania o stosunki polsko-ukraińskie, to ewidentnie celem była destabilizacja stosunków polsko-ukraińskich. Wiemy, też tu pan Krajewski przypomina w rozmowie z nami, że sytuacja w Ukrainie, szczególnie tam przy granicy z Donbasem, jest cały czas bardzo, bardzo napięta, bardzo trudna i być może to jest sygnał, że Rosjanie szykują coś w sprawie Ukrainy. No to jest wojna hybrydowa po prostu. Wiadomo, że Rosjanie się w niej specjalizują i zresztą na ten temat dziś z naszym gościem, doktorem Krzysztofem Lidlem, będziemy rozmawiać. Janku, lecimy dalej. Wizyta Jarosława Kaczyńskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów się odbyła podobno. Tak, tak. Odbyła się niepodobna, odbyła się na pewno. Dysponujemy nawet zdjęciami, które to potwierdzają i relacjami z tego, jak ona wyglądała. Dzieje się i to nie wczoraj się bardzo dużo działo, bo najpierw przedwczoraj, bo to było tak, że najpierw przez pół dnia wszyscy najważniejsi zjechali na Nowogrodzką. No to jest normalne, tam się odbywa zebranie kierownictwa partii, wszyscy przyjeżdżają do prezesa i obradują, co dalej z partią. Partię czekają przecież wewnętrzne wybory władz nowych. Tu raczej nie ma zaskoczeń, kto zostanie nowym, tak jak mówiliśmy. Tu nie chodzi o to, kto zostanie nowym prezesem, a kto zostanie nowymi wiceprezesami. Natomiast co dziwne, po wszystkim Jarosław Kaczyński wsiadł w swoją partyjną limuzynę i został przewieziony do Kancelarii Prezesa, gdzie podobno spotkał się w cztery oczy z Mateuszem Morawieckim. Rozmawiali mieli między innymi rozmawiać o ewentualnych zmianach w rządzie i ewentualnej rekonstrukcji rządu. No już nie takiej ewentualnej, bo to już nawet Jadwiga Emilewicz mówi wprost, tak, że do tej rekonstrukcji wręcz wprost, że ta rekonstrukcja będzie, przynajmniej jak zapewniają nas nasi rozmówcy. Pozycja Mateusza Morawieckiego na jakby fotelu premiera i szefa tego rządu wydaje się raczej mocna i raczej pewna. O czym zdjęcia zdają się świadczyć, jeżeli prezes osobiście przyjeżdża z wizytą różnie do premiera. Różnie można to interpretować, oczywiście, moim zdaniem. Oczywiście i różnie może być. To, co my piszemy teraz, to się może jeszcze wiele, wiele razy zmienić. Ale na tą chwilę tak wygląda sytuacja polityczna w obozie władzy. I jeszcze ostatnia informacja, niezwiązana do końca, choć poniekąd z polityką także. Dlatego pozwoliłem ją sobie. Tak, kultury i polityki, powstaje film tak. O małżeństwie Gierków. Tak, bardzo nie mogę się już też tego filmu doczekać i myślę, że państwo robią. Ale jeżeli chcesz mi powiedzieć, że Misiek Koterski zagra Gierka, to ja spadnę z krzesła. Tak. Misiek Koterski zagra Edwarda Gierka, Małgorzata Kożuchowska zagra jego żonę, kultową panią Stasię. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała w tej fryzurze z kokiem. Trwają już przymiarki kostiumowe. Koterski zresztą chwali się co chwilę, tak tam mierzy te garnitury. Nieprawdopodobne, w ogóle nie jestem w stanie sobie go wyobrazić w tej roli, szczerze mówiąc. Jak opowiada, będzie mu bardzo łatwo jest mu przygotować się do tej roli, bo musi bardzo, bardzo przytyć. Co mówię, jest bardzo proste, bo po prostu mogę wreszcie, jak mówi, może wreszcie spokojnie jeść, bez żadnych oporów. Film może być naprawdę ciekawy, tym bardziej, że scenariusz do niego pisze nasz felietonista Rafał Wośk, no, który, no, co tu dużo mówić, zna się na rzeczy. No, zna się na rzeczy zdecydowanie. Ciekawa jestem, jak zapyta, pomożecie, pomożemy. I ty nam jutro nie pomożesz, słyszałam. Nie, ja wam jutro niestety nie pomożę, przepraszam państwa, muszę wziąć jeden dzień wolny, ale po raz pierwszy od czasu epidemii zobaczę się wreszcie z rodzicami, więc to jest naprawdę bardzo ważne. No, jesteś usprawiedliwiony. Jestem usprawiedliwiony. Pozdrowienia dla rodziców w takim razie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam jutro osobiście. Tak, i widzimy się w poniedziałek. Tak jest. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego dziennika Super Ekspres. Janku, bardzo dziękuję i do zobaczenia w poniedziałek. Będziemy tęsknić. Dzięki, do zobaczenia.
Źródłem koronawirusa w Polsce mogą być Ukraińcy. Donald Tusk mnie nie lubi. Rosyjscy pranksterzy mówili nawet, że Trzaskowski dzwonił z informacją, że wygrał wybory, ale pewnie był pijany. Reakcja prezydenta mówi niebywałe. To jest tylko kilka wątków poruszonych podczas 11-minutowej rozmowy pana prezydenta Andrzeja Dudy z rosyjskimi komikami, youtuberami, którzy wkręcają nie od dziś światowej rangi polityków. Pytanie, kto powinien odpowiedzieć za to, że wkręcono Andrzeja Dudę? Czy zawiniły służby, czy jego kancelaria? Tutaj oczywiście następuje psychologia, bardzo polskie zjawisko, przerzucanie odpowiedzialności z jednych na drugich. Czy zostaną wyciągnięte konsekwencje? Śmiem wątpić. Już na ten temat za chwilę z Włodzimierzem Cimoszewiczem. Zaczynamy Ekspres Biedrzycki. Były premier, były minister spraw zagranicznych, były minister sprawiedliwości Włodzimierz Cimoszewicz, państwa gościem. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Kiedy usłyszał pan tę 11-minutową rozmowę, już nie mówię o poziomie angielszczyzny pana prezydenta Andrzeja Dudy, to co pan sobie pomyślał? Jak to jest możliwe? Czy po prostu współczuł pan prezydentowi, że padł ofiarą ataków, bo ofiar już zdecydowanie było więcej tych panów, między innymi Boris Johnson, między innymi Emmanuel Macron. No więc pytanie teraz, czy to jest coś, co powinniśmy potraktować jako wpadkę, czy jako skandal? Wie pani, w pierwszej chwili parsknąłem śmiechem, mówiąc szczerze. A później zacząłem się zastanawiać nad tym, jak do tego mogło dojść. Jeszcze wczoraj nie było wiadomo o rozmaitych szczegółach, które już dzisiaj znamy. No między innymi trudno było wczoraj sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ci Rosjanie dodzwonili się do pana Dudy, czy znali jakiś jego prywatny numer, czy nie. No jak dzisiaj wiemy, rozmowa była łączona przez sekretariat z kancelarii prezydenta. Już znamy mniej więcej wszystkie wydarzenia po drodze, które doprowadziły do tego. Już odpowiadam na pani pytanie, chociaż ja nie chcę się pastwić na to angielszczyzną pana Dudy, ale w tym sensie jest to istotne, że wie pani, ktoś, kto zna angielski, ma osłuchany angielski, ma pełną świadomość, że ludzie różnych narodowości mają bardzo charakterystyczny dla siebie akcent przy wymowie angielskiej, przynajmniej 90% z nich, więc na pierwszy jakby rzut ucha można rozpoznać Rosjanina, Fina, Francuza, Włocha, parę jeszcze narodowości, bo oni wszyscy mówią, wypowiadają się, mówią w pewien charakterystyczny sposób. Już w piątej sekundzie tej rozmowy było wiadomo, że rozmawia z Rosjaninem, a nie Portugalczykiem, którym jest Gutierrez, i powinien był natychmiast na to zareagować. Natomiast gdy chodzi teraz o to, jak to wszystko oceniać, to mimo że to się przydarzyło także Johnsonowi, Macronowi, nie zmieniam swojego poglądu, że to jest kompromitacja i to kompromitacja wielu instytucji, wielu osób. Po pierwsze, kancelaria prezydenta powinna była natychmiast usłyszeć dzwonek ostrzegawczy, kiedy przyszedł mail z prywatnej domeny. Sekretarz generalny ONZ-u ani protokół dyplomatyczny ONZ-u nie posługuje się takimi adresami mailowymi. Po drugie, oczywiście pracownik naszej misji przy ONZ-cie w Nowym Jorku, który opiniował to podobno dwukrotnie pozytywnie, popełnił jakiś tragiczny błąd. Powinien był oczywiście zadzwonić do protokołu w gabinecie sekretarza generalnego i to wszystko tam sprawdzić. Nie wiem, na jakiej podstawie taka osoba twierdziła, że wszystko jest w porządku. Tak więc to wszystko było zupełnie nie w porządku. A jak to świadczy o kondycji polskich służb specjalnych i o nadzorze nad nimi? No w pierwszej kolejności źle świadczy to o profesjonalizmie kancelarii prezydenta, o profesjonalizmie ludzi z MSZ-u, w tym zwłaszcza z placówki nowojorskiej. Ale oczywiście też jest problemem to, czy prezydent przestrzega elementarnych zasad pewnej tajności komunikacji, w której bierze udział. Nie wiem, czy pani pamięta, kiedy 12 lat temu Barack Obama został prezydentem, to przez jakiś czas ciągle upierał się przy rozmowach z telefonu komórkowego. On się posługiwał telefonem BlackBerry, rzekomo bezpiecznym, bo szyfrującym, ale jednak służby amerykańskie powiedziały mu, że nie wolno, nie wolno. Po prostu nie wolno. Prezydentowi w czasie poruszania się po Polsce nie wolno rozmawiać przy wykorzystaniu jakiegokolwiek sprzętu, który nie szyfruje i to w bezpieczny sposób nie szyfruje rozmów. Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo rozwinięty jest światowy międzynarodowy system inwigilacji, podsłuchu rozmów telefonów komórkowych. To się robi z satelitów, to się robi z piekielnie potężnych stacji naziemnych. W tej chwili rozmawiamy ze sobą, ja jestem 2 kilometry od
granicy białoruskiej. Ja wiem od prawie 20 lat, że kilka kilometrów dalej Rosjanie zainstalowali wielką stację nasłuchową, która jest w stanie słyszeć wszystkie rozmowy telefoniczne, komórkowe w północno-wschodniej części Polski, poczynając od Warszawy. Więc trzeba mieć tego świadomość i nie wolno popełniać tego typu elementarnych błędów w zakresie bezpieczeństwa, a to jest zadanie służb. Panie premierze, według pana jaki był cel tej wkrętki, jak to mówi się potocznie? Bo tak jak wspominaliśmy, nie wiem czy pan słyszał przed chwilą z moim redakcyjnym kolegą, że gdyby chodziło o wpłynięcie na wynik wyborów, no to odbyłoby się to między pierwszą i drugą turą. Więc o co chodzi tak naprawdę? Chodzi po prostu o skompromitowanie pana prezydenta, czy może o coś więcej? Czy to już jest jakaś zupełnie nowa forma wojny hybrydowej, która ma służyć czemuś konkretnemu? Pani, oczywiście nie wykluczyłbym tego, że jest dwóch dowcipnisiów, którzy zarabiają na popularności ich wideoklipów na YouTube, a te wideoklipy są sensacyjne, jeżeli udaje im się nabierać takie osoby, których nazwiska już były wymieniane. Ale oczywiście też to może być element owej wojny hybrydowej. Jakie bym tutaj przeprowadził rozumowanie? Otóż paradoksalnie Rosji, o czym jestem przekonany od 2005 roku, kiedy PiS po raz pierwszy wygrał wybory parlamentarne, tak naprawdę wygodny jest rząd PiS-u, rząd rusofobiczny, który przez to traci wiarygodność jako tego, kto ocenia i przedstawia propozycje dotyczące polityki europejskiej wobec Rosji. Taki rząd nie jest poważnie traktowany, jego opinie przez partnerów europejskich i to jest dla Rosji bardzo wygodne. W związku z tym ja bym powiedział, że z punktu widzenia rosyjskiego, paradoksalnie, to może być paradoksalne, ale lepszy jest Duda jako prezydent Polski niż ewentualnie Trzaskowski. Trzaskowski odbudowywałby nasze dobre relacje z partnerami w Unii Europejskiej, a Duda ich nie odbudowuje. W związku z tym oni, gdyby to miał być element wojny hybrydowej, świadomie nie robiliby tego przed drugą turą, żeby nie osłabiać szans Dudy, tylko wprost przeciwnie. A zrobili to po wygraniu wyborów przez Dudę, żeby go dodatkowo ośmieszyć. Powtarzam, oczywiście to jest hipotetyczne rozumowanie, jeśli ci ludzie mają jakiś związek ze służbami specjalnymi Rosji, z GRU i uczestniczą w tego typu przedsięwzięciach. To byłoby logiczne wtedy. Mm-hmm. No tak, tym bardziej, że oni udzielają bardzo często i bardzo długich wywiadów mediom uznawanym za sprzyjające, delikatnie mówiąc, prezydentowi Władimirowi Putinowi, więc tutaj trudno spodziewać się, że to tylko zwykli komicy, którzy wrzucają na YouTube'a swoje filmy. Pan powiedział jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, że w momencie, kiedy już naprawdę było oczywiste, że pan prezydent nie rozmawia z szefem ONZ, to powinien był zareagować. Ale w jaki sposób powinien był zareagować? Powinien po prostu podziękować za rozmowę, odłożyć słuchawkę, czy dopytywać, Pani, o co tak naprawdę chodzi? Przepraszam, że tak to powiem, ale gdybym był na jego miejscu i po tym wspomnianym przeze mnie akcencie nabrał pewności, że nie rozmawiam z Gutierrezem, to bym po prostu przerwał bez słowa po prostu, wyłączyłbym telefon. Gdybym zachowywał jakieś wątpliwości, to mógłbym znaleźć oczywiście dyplomatyczny wykręt, mówiąc, że serdecznie przepraszam pana, panie sekretarzu, ale muszę w tej chwili przerwać rozmowę ze względu na ważne okoliczności i później się do pana odezwę. I bym przerwał tę rozmowę, a jednocześnie polecił, żeby sprawdzono to połączenie, czy to było połączenie z Gutierrezem. I gdyby to okazało się, że jednak rozmawiałem z Gutierrezem, to bym poprosił o ponowne połączenie. Więc jest 100 sposobów na zachowanie. Jeśli pani pozwoli, jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Mianowicie niedawno, dosłownie kilkanaście dni temu, w Parlamencie Europejskim postanowiono otworzyć specjalną komisję badającą zjawiska dezinformacji i wtrącania się w demokratyczne procedury państw unijnych przez inne państwa. Ja zostałem członkiem tej komisji. Ta komisja podejmie swoją pracę we wrześniu i będziemy mieli okazję do tego, żeby między innymi takie przypadki jak ten, czy Macrona, czy Johnsona tam zbadać, żeby porozmawiać ze służbami specjalnymi różnych państw europejskich o tym, co oni obserwują w zakresie aktywności rosyjskiej czy chińskiej w naszych krajach. Mm-hmm. Panie premierze, kto powinien ponieść konsekwencje tej sytuacji? Jest pan w stanie wskazać jedno miejsce, które zawiniło najbardziej? Czy Mariusz Kamiński mówiący, konsekwencje zostaną wyciągnięte, no tylko tak mówi, no bo co ma innego powiedzieć? No dobrze, pani mówi, co on innego ma powiedzieć? Przecież nie powie, że na pewno nie będziemy wyciągali konsekwencji. Ja bym się nie spieszył w tej chwili ze wskazywaniem konkretnych osób, ale na pewno takie osoby są i w kancelarii prezydenta, i w placówce
Polski przy NZ-cie w Nowym Jorku, ale przede wszystkim niestety zawodzi system, zawodzą różne instytucje. Jeden z komentatorów, dziennikarzy we wczorajszym komentarzu powiedział, że tupolewizm daje o sobie znowu znać. No, to jest taki neologizm, ale chyba wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Mhm. Czyli lekceważenie procedur, nietrzymanie się profesjonalnego sposobu postępowania, jakoś tam to będzie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie wymogi powinny być respektowane w zakresie, jak powiedziałem, procedur, sposobu działania, ale także doboru ludzi. Jeżeli się obsadza rozmaite stanowiska swoimi miernymi, to są efekty. Pracownik telewizji rządowej stwierdził, że właściwie tę sytuację można obrócić i można ją interpretować jako niebywały sukces dyplomatyczny pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo był wkręcany bardzo intensywnie, a wkręcić się nie dał w tym sensie, że nie powiedział nic, co mogłoby być, wykorzystane przeciwko niemu. No i faktycznie, no nic tam takiego, no oprócz tego, że Donald Tusk go nie lubi, no ale to nie jest jakaś istotna informacja, no nic tam nie zostało powiedziane, zachował gdzieś jakieś żelazne nerwy, tak twierdzą niektórzy. Proszę pani, to co mówi ta tak zwana publiczna telewizja, między bajki włożyć. No kompromitujące jest oczywiście, że facet rozmawia przez 11 minut z Rosjaninem i jest głęboko przekonany, że rozmawia z Gutierrezem. No samo w sobie to jest kompromitujące i czego tu jeszcze więcej trzeba, żeby mówił już jakieś rzeczywiście horrendalne bzdury. Nieważne jest, że on się mylił jakby co do osoby z tego punktu widzenia. No wie wystarczająco chyba wiele na podstawie także doświadczenia życiowego, że karty trzyma się przy orderach, czyli nie ujawnia się rozmaitych rzeczy, czyli że jakby liczenie, że popełniłby błędy, mówiąc szczerze to, co myśli, jest liczeniem naiwnym. Dobrze, to ten temat zamykamy, otwieramy kolejny, tym razem temat Zbigniewa Ziobry, który został wczoraj obroniony przez większość parlamentarną. Wniosek o wotum nieufności wobec niego został odrzucony. Pana zdaniem, co oznacza pozostanie przez najbliższe lata Zbigniewa Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? I czy zgadza się pan z opinią, że Prawo i Sprawiedliwość teraz bardzo mocno zaostrzy kurs? Może zacznę od tej drugiej części pani pytania. Tak, ja jestem głęboko przekonany, że po pierwsze będą korzystali z okazji. Tą okazją jest kontrolowanie wszystkich najważniejszych ośrodków władzy. Po drugie, będą oczywiście interpretowali sukces Dudy i te 10,5 miliona głosów jako bardzo silny mandat polityczny. No bo jest to silny mandat, panie premierze, z drugiej strony. No wie pani, i tak, i nie. W państwie demokratycznym liczy się nie tylko 10,5 miliona za, ale także 10 milionów przeciw. I szanuje się poglądy tych 10 milionów, którzy się z tym nie zgadzają. W państwie pseudodemokratycznym 10,5 miliona głosów za wystarcza, żeby powiedzieć, że wszyscy są za i w związku z tym możemy robić to, co chcemy. Ja nie mam wątpliwości. Przecież oni zresztą to mówią otwartym tekstem. Przez wiele lat błędem przeciwników PiS-u było niedowierzanie w to, co oni mówią otwartym tekstem. A sami mówią, że trzeba dokończyć tak zwaną reformę sądownictwa, że trzeba uregulować kwestie funkcjonowania mediów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Mniej no, mówią Zbigniew na temat Ziobro, przepraszam panie premierze, że wchodzę w słowo, bo ostatnio dołożył jeszcze kilka elementów, w tym szkolnictwo i uczelnie. Czyli też jeszcze dwie niezależne, no jakieś środowiska, no właśnie, które... Przy czym wie pani, gdy chodzi o szkolnictwo, to już to w gruncie rzeczy zrobiono, bo ta tak zwana reforma, która znowu służyła wstrząśnięciu organizacyjnemu, została wykorzystana jako okazja do zmian programowych. I te nasze nieszczęsne dzieciaki są indoktrynowane w sposób po prostu skandaliczny wedle modelu pisowskiego i tych wszystkich ideologów pisowskich i wokół pisowskich. Wyższe uczelnie, no zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Wyższe uczelnie są trochę bardziej odporne i oporne. Ponadto wyższe uczelnie mogą się ratować swoją współpracą międzynarodową. Szkoła podstawowa tego nie zrobi. W związku z tym będą broniły swojej niezależności. Ale tak, ja się spodziewam konsekwentnego kursu w tym kierunku, podporządkowywania sobie wszystkiego, wszystkich instytucji i likwidowania elementów niezależności w naszym państwie. No ale z drugiej strony mówi pan o tej drugiej stronie, 10 milionów ludzi ponad też, którzy oddali głosy na Rafała Trzaskowskiego. I teraz pytanie, czy tutaj nastąpi jakiś opór? Czy to społeczeństwo obywatelskie obudziło się na tyle, że po prostu będzie te zapędy Prawa i Sprawiedliwości hamować, jak pan sądzi? No, z jednej strony oczywiście Rafał Trzaskowski również uzyskał niezwykle silny mandat polityczny. Ja bym powiedział, że jest w tym coś nawet ważniejszego niż w 10,5 milionach dla Dudy. Duda jest 5 lat prezydentem, Trzaskowski był 6 tygodni kandydatem.
i odniósł z tego punktu widzenia gigantyczny sukces polityczny. Teraz jest pytanie, czy potrafi ten sukces i ten mandat, to poparcie wykorzystać. Ja się obawiam jednak jednego, iż niezależnie od mądrości, zręczności czy nie polityków opozycji, mianowicie, że jednak nastąpi rodzaj załamania nastrojów po tej stronie społecznej, która krytykuje rządy PiS-u, dlatego że przez kolejne 3 lata, w cudzysłowie, nic nie będzie można im zrobić. Ludzie, kiedy po roku czy 2 latach manifestacji nie widzieli zmian w kursie, w polityce PiS-owskiej, pytali, no co my im możemy zrobić. Potem wszyscy cierpliwie czekali do wyborów parlamentarnych, prezydenckich. Niestety potoczyło się, jak się potoczyło. Ja obawiam się, że w tej chwili będą coraz powszechniejsze takie postawy zobojętnienia, wycofania się, odwrócenia plecami, czy emigracji nawet. I że w związku z tym opozycji będzie znacznie trudniej. Ale może to jest właśnie ta odpowiedzialność potężna Rafała Trzaskowskiego, żeby nie dać umrzeć temu optymizmowi, który udało się przez tych 6 tygodni w ludzi wlać. Tylko pytanie, jak on to może zrobić, pełniąc jednocześnie funkcję prezydenta Warszawy, bo jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec, zresztą bardzo niefortunnie moim zdaniem zaproponował taką sytuację, że być może na pół etatu Rafał Trzaskowski będzie prezydentem Warszawy, a drugie pół przeznaczy właśnie na budowanie no, takiego opozycyjnego oporu, powiedzmy. Proszę pani... To była oczywiście propozycja wyjątkowo niefortunna i niemądra, dlatego że to by oznaczało, że Trzaskowski, który przecież olśniewająco wygrał wybory na to stanowisko, zawiódłby i okazałby się w związku z tym politykiem niegodnym zaufania. On tego nie może zrobić. On musi starać się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki prezydenta Warszawy i w gruncie rzeczy na podstawie tego, co i jak robi w Warszawie, powinien budować także swoją ofertę polityczną wobec rozmaitych sił społecznych. Gdyby szeroko pojęta opozycja demokratyczna miała rozum, gdyby kierowali nią ludzie, politycy o dużej wyobraźni i takim bardzo silnym poczuciu obowiązku wobec społeczeństwa całego i wobec państwa, nie tylko wobec swojej partii, to powinno się dążyć do stworzenia bardzo szerokiej na razie koalicji politycznej, być może z czasem nawet podstawowej, zasadniczej partii politycznej. Czegoś, co by trochę przypominało amerykańską partię demokratyczną, która przecież mieści w sobie zarówno chadeków, jak i, za przeproszeniem, lewaków. Panie premierze, widać, co się dzieje na polskiej scenie politycznej. No nie ma na to szans, moim zdaniem. Te ambicje poszczególnych polityków są zdecydowanie ważniejsze niż po prostu sprzeciw wobec drugiej strony. Prawdopodobnie na to nie ma szans i w związku z tym nie będzie się wygrywało kolejnych wyborów. Ja mówię, że miarą czy warunkiem tutaj jest dowiedzenie przez polityków opozycji, że potrafią jakby dorosnąć i przerosnąć samych siebie. To jest możliwe. Teoretycznie to jest możliwe. Podobnie jak pani, obawiam się, że w praktyce to się nie stanie. Panie premierze, a może inaczej? A może właśnie budować jakiś ruch nowy zupełnie wokół Rafała Trzaskowskiego, wokół środowiska samorządowców, którzy bardzo mocno zaangażowali się w jego kampanię, którzy bronią w tej chwili praw samorządów i tej autonomii samorządów, która prawdopodobnie będzie naruszona przez Prawo i Sprawiedliwość. Może tu jest klucz do sukcesu, a nie ponowne jednoczenie się polityków, którzy już się skompromitowali niejednokrotnie, no bo najpierw się łączyli, potem się rozpadało to wszystko, potem jakieś wzajemne złości, brak poparcia. Ludzie im chyba nie uwierzą po raz kolejny. Na pewno oczywiście samorządowcy, i to już niezależnie nawet od orientacji politycznej, są niezwykle ważną siłą, wielką siłą i mają pewne interesy wspólne, dlatego że jednak PiS odcina samorządy od finansów. W związku z tym na przykład Trzaskowski, który ma świetną znajomość Unii Europejskiej i kontakty z Unią Europejską, mógłby w porozumieniu z samorządowcami walczyć o to, żeby coraz więcej finansów europejskich przepływało bezpośrednio do samorządów. To dawałoby im poczucie bezpieczeństwa i odporności na manipulacje rządowe. Więc oczywiście to można byłoby zrobić. Po drugie, jednak trochę się obudziło młodych wyborców i powinien szukać z nimi kontaktu, a ci ludzie na ogół nie są w żaden sposób zorganizowani. Czyli to jest oczywiście kolejny obszar pozapartyjny jego poszukiwań. No ale jednak te partie, które są, istnieją. Ja na jego miejscu nie podejmowałbym ryzyka tworzenia nowej partii politycznej. Jest oczywiście Hołownia z również dużym poparciem. Znacząca część tego poparcia przeniosła się na Trzaskowskiego w drugiej turze, ale Hołownia sam w sobie okazał się być interesującym dla wielu politykiem czy człowiekiem o ambicjach politycznych. Warto byłoby szukać porozumienia
Więc na razie trzeba spokojnie o tym pomyśleć. Są 3 lata. Oczywiście nie wolno czekać przez te 3 lata, tylko za miesiąc, 2, 3 zacząć coś robić. No i zobaczymy, czy Trzaskowski ma pomysł i czy ma tyle energii i ambicji, żeby to robić. To teraz z podwórka opozycyjnego przenosimy się na podwórko partii rządzącej. Jest pan zaskoczony tą zapowiedzią, która mówi o rekonstrukcji rządu zaraz po wakacjach? No skoro wygrane wybory, kolejny sukces, premier Morawiecki tak bardzo zaangażowany w kampanię prezydenta Andrzeja Dudy, że można właściwie było pomylić, który jest kandydatem na prezydenta. No skutecznie, jak widać, agitował. Świetnie, zdaniem partii rządzącej, rozegrana sytuacja, bardzo trudna i niespotykana z koronawirusem. No to skąd nagle rekonstrukcja rządu, panie premierze? Proszę pani, no co do tego rozegrania sytuacji związanej z koronawirusem, to miałbym pewne wątpliwości, ale tak, po pierwsze, oczywiście w PiS-ie stłumiono elementy wewnętrznej rywalizacji przed rozstrzygnięciem wyborów prezydenckich ze zrozumiałych przyczyn. W tej chwili te przyczyny ustają i rozmaici ci ambitni politycy rywalizujący ze sobą mogą zacząć sobie skakać do gardeł. Ja przypuszczam, że Kaczyński będzie to wszystko znowu tłumił, wyciszał, bo przecież jest arytmetyka sejmowa i wiadomo, że PiS nie ma jakiejś gigantycznej przewagi w Sejmie i musi o tę swoją większość dbać. Dlatego nie bardzo wierzę w jakieś rozliczenia z Gowinem. Chyba że się okaże, że Gowin jest już sam jak palec w swojej partii. Natomiast te ewentualne zmiany w rządzie, jak wiemy, minister finansów, którego nazwiska chyba nikt w Polsce nie zna, sam publicznie przyznał, że premier sugerował mu kandydowanie na jakieś stanowiska międzynarodowe. Słyszałem, bo media o tym piszą, że miałby ubiegać się o stanowisko prezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, co brzmi jak jakiś niesamowity zupełnie żart. No ale oczywiście może próbować kandydować. Mnie się osobiście wydaje, że jeżeli się pozbędą tego nieznanego ministra finansów, to po to, żeby było na kogo zwalić odpowiedzialność, gdy się okaże, że nie ma pieniędzy na realizowanie rozmaitych obietnic i powie się, że niestety resort kierowany przez tego dżentelmena nie zdobył tyle pieniędzy, ile powinien był zdobyć. Więc ja bym tego typu rzeczy nie wykluczył. Zdaje się, że są jednak problemy z funkcjonowaniem resortu pracy, więc i tutaj bym jakieś tam zmiany dopuszczał. A co więcej, ci główni, ci, którzy określają charakter tego tych rządów, tego rządu, na pewno zostaną na miejscu. Mm-hmm. Wiemy, że Mateusz Morawiecki jedzie do Brukseli i rozpoczyna się walka o pieniądze z Unii Europejskiej w ramach i tego wieloletniego planu finansowego i tej pomocy Unii w związku z kryzysem związanym z koronawirusem. Czy pana zdaniem Morawieckiemu uda się wynegocjować tyle, ile zapowiada, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że na pewno będziemy na podium, jeżeli chodzi o liczbę, a właściwie ilość pieniędzy, która zostanie nam przekazana. Czy jednak no, te rozmaite nieprawidłowości, na które zwraca Unia Europejska, chociażby jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, spowodują, że tych pieniędzy będzie mniej? Jak pan sądzi? Po pierwsze, to jest bardzo ważny szczyt. Odbędzie się przez cały weekend i Michel, czyli następca Tuska, deklaruje, że zrobi wszystko, aby osiągnięto kompromis. Na pewno pani Merkel, a jak wiadomo Niemcy są w tej chwili w okresie prezydencji w Unii Europejskiej, też by zależało na tym, żeby sprawy finansowe rozstrzygnąć jak najszybciej, dlatego że na przykład stoją negocjacje z Wielką Brytanią o relacjach po Brexicie. Jest wiele innych bardzo trudnych problemów do podjęcia, więc ci ludzie będą cisnęli na to, żeby się dogadać. Ale to nie będzie łatwe, dlatego że jest kilka tych państw, głównie skandynawskich plus Austria, które chcą zmniejszyć finanse. Rada Europejska musi cały czas mieć w tyle głowy to, że potrzebna będzie decyzja pozytywna Parlamentu Europejskiego, a Parlament Europejski domaga się więcej pieniędzy, zwłaszcza w ramach wieloletnich ram finansowych. Są silne pogłoski, że ofiarą takiego kompromisu może być zrezygnowanie ze stosowania mechanizmu obrony demokracji i praworządności. Ja niestety nie dałbym sobie ręki uciąć, że tak się nie stanie, chociaż to nie będzie oznaczało końca sprawy, dlatego że z kolei parlament pracuje nad doprowadzeniem do tak zwanego porozumienia między Radą, Komisją i Parlamentem w tej sprawie, a to nie będzie wymagało jednomyślności w Radzie Europejskiej i na jesieni może być wprowadzone mimo wszystko.
Czy Polska będzie na podium? No to jest bardzo prawdopodobne dzisiaj, nawet jeżeli by Morawiecki nie kiwnął palcem, bo taka jest propozycja Komisji Europejskiej. Oni zastosowali pewne kryteria dotyczące wysokości bezrobocia i wysokości dochodu narodowego wedle takiej logiki, że kto ma mniejszy dochód narodowy na mieszkańca, ten dostanie więcej pieniędzy. No i Polska mieści się na tym pudle w tej chwili. Natomiast zobaczymy, czy na przykład Holandia będzie to akceptowała, czy szereg innych krajów, czy także Węgrzy będą to akceptowali, dlatego że Węgrzy z jednej strony nie chcą wplątywania kwestii praworządności do finansów, ale z drugiej strony mówią, że dostali za mało, a inni za dużo. Także jeszcze jest bardzo wiele znaków zapytania. No dobrze, ale kwestia tego wymiaru sprawiedliwości, bo mówi się o tym, że właśnie nieprzestrzeganie procedur, konstytucji, to wszystko, co dzieje się z tymi bezpiecznikami, które Prawo i Sprawiedliwość jeden po drugim wyłącza. Czy tutaj Unia Europejska będzie chciała nas ukarać za taką, a nie inną politykę? Proszę pani, mogę powiedzieć tak. W Parlamencie Europejskim jest niezwykle silnie wyczuwalny nastrój ogromnej większości, że należy wprowadzić pewne zasady odpowiedzialności państw za łamanie podstawowych wartości Unii. Demokracja, rządy prawa, prawa podstawowe obywatelskie. W ubiegłym tygodniu Komisja LIBE przyjęła raport słowackiego deputowanego Simeczki, który proponuje porozumienie między trzema instytucjami w tej sprawie. Ja w Komisji Konstytucyjnej przedstawiłem swoją opinię na ten temat, bardzo dobrze przyjętą i ja również opowiadam się za takim porozumieniem międzyinstytucjonalnym. We wrześniu będą zapadały decyzje. Dzisiaj bym powiedział, że parlament na pewno to zaakceptuje, ale potem trzeba będzie negocjować z komisją. Wyczuwam po stronie komisji, bo rozmawiam z wysoko postawionymi ludźmi w komisji, gotowość do zawarcia takiego porozumienia i zobaczymy, czy Rada Europejska będzie również do tego gotowa. Tam będą przewodzili Niemcy do końca roku i zobaczymy, czy będą skłonni to zrobić. Deklaracje werbalne są pozytywne. Czy to się potwierdzi w zachowaniu, w działaniu realnym, trudno mi powiedzieć. Panie premierze, to jeszcze słów kilka o Stanach Zjednoczonych, a właściwie o tym też, co się dzieje w stosunkach polsko-amerykańskich. Jak wiemy, Donald Trump i Andrzej Duda pałają przynajmniej na zewnątrz do siebie daleko idącą sympatią. Donald Trump podziękował, a właściwie pogratulował, nie podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie zwycięstwa, nazwał go swoim wielkim przyjacielem, przyjął go przecież przed samymi wyborami, łamiąc w ten sposób zwyczaj wszystkich amerykańskich prezydentów. Ale mamy też z drugiej strony taki ping-pong między amerykańską ambasador w Polsce, Georgette Mosbacher, a między innymi Antonim Macierewiczem. Nie wiem, czy pan tę wymianę zdań widział. Czy odbije nam się czkawką, pana zdaniem, ta przyjaźń, w cudzysłowie, dyplomatyczna z Donaldem Trumpem? No bo wielu twierdzi, że on nie ma szans na reelekcję. I kiedy do władzy dojdą demokraci, no to będziemy w kłopocie. Proszę pani, zawsze należy prowadzić politykę bardzo wyważoną wobec głównych sił politycznych w takich krajach tak ważnych dla nas jak Stany Zjednoczone. Więc jest błędem przywiązywanie się do wyłącznie Trumpa. A z dzisiejszej perspektywy, ja oczywiście co dzień śledzę, co się tam dzieje, rzeczywiście wygląda to dla Trumpa po prostu fatalnie. Po prostu fatalnie. I tu nie chodzi tylko o to, że Biden ma dużą przewagę w sondażach ogólnokrajowych, ale Biden wygrywa z Trumpem w tak zwanych swing states, w których Trump pokonał Hillary Clinton 4 lata temu. I to wysoko prowadzi w tych swing states. Nic nie wskazuje na to, żeby Trump miał szansę odbić się od tego dna, dlatego że wykańcza go koronawirus i jego osobiste postępowanie w tym zakresie. On 2 dni temu po raz pierwszy założył maseczkę na twarz, a do tej pory cały czas mówił Amerykanom, że tego nie muszą robić. Tak, i wypisał Stany Zjednoczone ze Światowej Organizacji Zdrowia między innymi. Tak, w sytuacji, w której w Ameryce po 60-70 tysięcy nowych zachorowań jest każdego dnia. Więc rzeczywiście to się może odbić czkawką, zwłaszcza, że Joe Biden, którego ja już znam ponad ćwierć wieku, świetnie zna sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce i doskonale wie, kto jest kim. No i teraz będziemy chcieli się przytulać do Unii Europejskiej, tylko pytanie, czy nie za późno? Proszę pani, oczywiście nikt z nas tej Unii nie wyrzuca, nie chce wyrzucać, nie ma interesu w wyrzucaniu. W związku z tym my będziemy tam tolerowani, natomiast nie możemy liczyć na to, że w tej chwili jakieś uśmiechy zmienią pogląd, opinię o Polsce pisowskiej, bo nie o Polsce generalnie, tylko o tej władzy, jaką mamy w naszym kraju. Ta opinia jest zła i będzie zła. Panie premierze, podsumowując, co czeka nas pana zdaniem w najbliższych miesiącach i latach? Bo niektórzy mówią o paraautorytaryzmie, inni twierdzą, że drugiej Turcji i drugich Węgier u nas po prostu nie będzie.
No nie wiem, na jakiej podstawie mówią, że nie będzie. Wszystko się może wydarzyć. Ewidentnie to, co robi Kaczyński, ten kurs przez niego wyznaczony od lat, to jest kurs ku autorytaryzmowi. I znamy nawet ci, którzy wiedzą, znają jego życiorys, także taki jakby intelektualny, jego inspiracje intelektualne z czasów, kiedy byliśmy, studiowaliśmy razem na tym samym Wydziale Prawa u tych samych profesorów, wiedzą, że on od dawna był zafascynowany takim modelem władzy, w której jest pewien szczególny ośrodek dyspozycji politycznej i on siebie utożsamia z tym ośrodkiem dyspozycji politycznej. Ja jestem głęboko przekonany, że my będziemy konsekwentnie zmierzali ku rządom autorytarnym i nie ma się co łudzić. My już nie jesteśmy państwem praworządnym, my tracimy demokratyczny charakter i my będziemy tracili coraz więcej z wolności osobistej. Niezbyt optymistycznie skończyliśmy. Pan premier Władimir Cimoszewicz, były premier, były minister sprawiedliwości, były szef MSZ. Bardzo dziękuję, panie premierze. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzymy i do zobaczenia następnym razem. To był Ekspres Biedrzycki i Władimir Cimoszewicz. Do widzenia. I wiecie, ilu ja ludzi miałem w swoim, że tak powiem, otoczeniu w tych dniach, którzy mówili, że oni nie widzą potrzeby, że nie pójdą. Ja ich tak namawiałem do tego, żeby poszli i głosowali. Dzisiaj już widzę histeria Tomasza Lisa na Twitterze i innych Hunwejbinów Trzaskowskiego, że 240 tysięcy moich wyborców nie poszło. To sobie zobaczcie, ilu Polaków nie poszło. Sobie zobaczcie, ile w innych elektoratach nie poszło. I oczywiście umie, że ja jeszcze mógłbym, że jeszcze powinienem coś zrobić dla Trzaskowskiego, że dlaczego ja nie wzywałem, że to będzie moja wina, jak Duda wygra. Ja, który tyle zrobiłem dla Trzaskowskiego, chociaż wcale nie musiałem i nie zawsze byłem do tego przekonany, ale uważałem, że trzeba powalczyć o Polskę, a o resztę będziemy walczyli później. Ja, którego, popatrzcie sobie na elektorat, 83% moich wyborców zagłosowało na właśnie na Trzaskowskiego. Ich pycha, ich buta po prostu nie ma granic. I później się dziwią, że ludzie nie chcą głosować na Platformę, albo że ludzie w Polsce głosują na Dudę, bo chociaż z tego powodu, że nie są w stanie wytrzymać tego, co proponują niektórzy wyznawcy Platformy. I takich ludzi też w moim otoczeniu było bardzo dużo, którzy dzisiaj się wahali nawet do samego ostatniego momentu, na Durną się wahali, zastanawiali się nad tym, na kogo oddać głos, i to z moich bliskich też, bo nie przychodziło im przez długopis, przez gardło, przez pióro, żeby zagłosować na Platformę. To był trzeci w wyścigu prezydenckim Szymon Hołownia. Wielu mówi, że osiągnął ogromny sukces jak na osobę, która dopiero wkracza na polską scenę polityczną. Państwa gościem Michał Kobosko, pełnomocnik wyborczy Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. No niezbyt fortunnie chyba się Szymon Hołownia wyraził. Nie wiem, czy to zmęczenie, czy nie. Oczywiście mam na myśli tę wypowiedź o Hunwejbinach. Czy będą przeprosiny za to? Domagają się tego i Krzysztof Łoziński, i Krystyna Janda, i mogłam tak wymieniać wiele nazwisk. To Pani, powinno chyba było paść. Ja myślę, że tak, że te ogromne emocje, które były w czasie kampanii i przed pierwszą turą, a między pierwszą a drugą turą, trzeba pozwolić im opaść. I to pozwolić im opaść, myślę, po każdej stronie, bo pani zacytowała jeden z słowa Szymona Hołowni. Ja osobiście nie użyłbym takich słów, ale rozumiem, skąd te słowa się wzięły. Rozumiem Szymona Hołownię, ponieważ przeciwko niemu, wobec niego padło tak wiele nieprzyjemnych słów przed pierwszą turą wyborów i potem także zaraz po drugiej turze. Próba zrobienia z Szymona Hołowni głównego winnego wyniku, czyli tej porażki Rafała Trzaskowskiego, to coś takiego, co właśnie mogę tłumaczyć wyłącznie emocjami, frustracją, rozżaleniem, no i błędną oceną sytuacji. No dobrze, pozwoliłam panu dokończyć, choć burzy się krew we mnie, no bo jednak uważam, że proszę jeżeli bardzo, ktoś wkracza na polską scenę polityczną i oczywiście tyczy się to wszystkich, no to jednak te emocje trzeba trzymać na wodzy. I to nie było tak, że to był taki atak na zasadzie właśnie, że ktoś jest czemuś winien, tylko no Hunwejbini, no wiemy kim byli, tak? No to była inaczej czerwonogwardziści, komunistyczna organizacja Korei Północnej, biorąca udział w rewolucji kulturalnej, zabijająca ludzi, młodzieżówka Mao, no przepraszam bardzo. Ja bardzo się cieszę, że pani przypomniała tak, tak trochę wikipedycznie. Nasi widzowie pani mogą to, mówić, no nie wikipedyczny, tylko historyczny. Chodzi o to, że trochę cytując przed chwilą Włodzimierza Cimoszewicza, gdybyśmy zrobili konkurs audiotele, jak się nazywa minister finansów w tej chwili Rzeczpospolitej, nikt by nie wiedział. I także to odniesienie historyczne, o którym pani mówi, też byłoby mało pewnie zrozumiałe. Ja pamiętam wypowiedź
Rafała Trzaskowskiego nie tak dawno, bo 3 lata temu, gdzie mówił o hunwejbinach PiSu, użył takiego określenia i te cytaty są w sieci. Nie chodzi o to, żeby się porównywać, ale chodzi o to, żeby teraz nie próbować doszukiwać się w jednej wypowiedzi, może nie do końca zgrabnej, może wynikającej właśnie z ogromnych emocji, czy z takiego poczucia, że Szymon Hołownia był atakowany w sposób niesprawiedliwy, ale doszukiwać się w tym jakiegoś kluczowego wydarzenia i żądać, tak jak Krystyna Janda, przeprosin. Szymon Hołownia mógłby zażądać przeprosin od na przykład Zbigniewa Hołdysa za użycie określenia żółta zaraza, bo tak Zbigniew Hołdys wyraził się o zwolennika. Więc wie pani, tylko możemy Szymon się w ten Hołownia sposób... ma, jak rozumiem, wprowadzać na polską scenę polityczną nową jakość. Tak, jakby dokładnie. Nie było. Tak, a dokładnie. Jednak ulegając tym emocjom, no, zaczyna stosować dokładnie taką samą retorykę, jak te partie, z którymi chce walczyć i które uznaje za zło i za to, co trzeba bardzo mocno zmodernizować, delikatnie mówiąc. Jeszcze raz, ja myślę, że wszyscy jesteśmy, no, wie pani, wszyscy jesteśmy w ogromnych emocjach i myślę, że jeżeli chodzi o te emocje Szymona Hołowni, to wynika ona bezpośrednio z tego ataku, jeszcze raz powtórzę, nieusprawiedliwionego i nieuzasadnionego ataku na niego, że jakoby on, jego zachowanie, jego postępowanie między pierwszą a drugą turą miało wywołać taki efekt. Dobrze, kończąc ten wątek, rozumiem, że pan uważa, że przeprosiny paść nie powinny w tym temacie. To będzie osobista decyzja Szymona Hołowni. A pan co by mu doradzał? Wie pani, gdyby strony, bo to w tej chwili są strony pewnego sporu w opozycji, spróbowały wyjść poza swoje uprzedzenia, i gdyby zwolennicy czy influencerzy, osoby bardzo znane, które wystąpiły często bardzo agresywnie po stronie Rafała Trzaskowskiego, gdyby uznały, że posunęły się o krok za daleko, że poszły o krok za daleko w swoich wypowiedziach, to myślę, że po obu stronach takie uspokojenie, takie przyznanie, że może nie wszystko było w tej kampanii tak, jak być powinno, że to by pomogło na przyszłość, bo przecież nic się nie kończy, nic się nie zakończyło 12 lipca. W przypadku nas, Szymona Hołowni, naszego ruchu, to jest dopiero sam początek. O tym za chwilę będziemy rozmawiać, o waszych planach na przyszłość, no tylko tę sytuację trzeba było jak najbardziej wyjaśnić. Co Szymon Hołownia miał na myśli, mówiąc, że tyle zrobiłam dla Rafała Trzaskowskiego? Co konkretnie? No, to są fakty publicznie znane, ale pani redaktor, skoro pani redaktor o to pyta, to przypomnę, że Szymon Hołownia, mieliśmy 10 dni kampanii między pierwszą a drugą turą. Już w drugim z tych 10 dni Szymon Hołownia wystąpił publicznie, powiedział, że nie jest zainteresowany, po prostu nie zagłosuje na Andrzeja Dudę, ponieważ nie zgadza się generalnie od A do Z i ze sposobem sprawowania urzędu prezydenta przez pana Andrzeja Dudę i z takim myśleniem, z taką wizją Polski, którą Hołownia krytykował w swojej kampanii, w swoich dwóch kampaniach wyborczych od lutego tego roku. Więc z jednej strony powiedział wyraźnie, że nie zagłosuje na Dudę, z drugiej strony powiedział, że to nie oznacza, że nie pójdzie do wyborów, to nie oznacza, że odda głos nieważny, tylko że będzie głosował na Rafała Trzaskowskiego, że nie jest to jego, że tak powiem, kandydat marzeń, ale odda na niego głos z przekonaniem, że w innym przypadku no, groziłoby Polsce to, co dzisiaj nam realnie grozi, ponieważ Andrzej Duda został ponownie wybrany. Realnym faktem było to i publicznym faktem, że Szymon Hołownia przedstawił swój 4-punktowy plan, program, postulaty. 4 punkty postulatów dotyczących stworzenia w Polsce pewnego minimum prezydentury, która nie będzie tylko przedłużeniem działalności partyjnej danego polityka, tylko będzie pewien symboliczny czasami sposób, a czasami bardzo realny, pokazywała, że prezydent może wyjść ponad swoją pozycję partyjną, ponad to bycie reprezentantem jednej partii. On przedstawił tę propozycję, Andrzej Duda na nią nie odpowiedział, Rafał Trzaskowski odpowiedział i odbyła się publiczna dyskusja, publiczna debata. Niektórzy mówią, może chyba nawet trochę bardziej serio niż żartem, że to była jedyna debata przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce, to znaczy Hołownia i Trzaskowski rozmawiający na tematy poważne, rozmawiający bez kłócenia się, ale też rozmawiający w dosyć sposób jednoznaczny, twardy, bez unikania jakichś półsłówek, jakichś niedopowiedzeń. I w tej rozmowie publicznej, która była transmitowana online, Rafał Trzaskowski przyjął te postulaty, większość z nich, nie wszystkie, ale przyjął te postulaty i dla Szymona Hołowni, co zresztą on potem wielokrotnie powiedział w czasie tej krótkiej kampanii przed drugą turą, no to był ważny sygnał wysłany także w stronę wyborców Szymona Hołowni. Spośród nich wielu nie było przekonanych do głosowania w drugiej turze. Ponad 200 tysięcy nie poszło.
Szymon Hołownia, no tak, ale to jest, wie pani, to jest szklanka do połowy pusta czy do połowy pełna. 200 tysięcy nie poszło, to oznacza, że 2,5 miliona poszło. Nie, tylko ja podaję tę liczbę, bo to była największa liczba wyborców ze wszystkich kontrkandydatów Dudy i Trzaskowskiego z pierwszej tury. Najwięcej no, wyborców Szymona Hołowni nie poszło. Mogę tylko powiedzieć, że patrząc, widząc, czując nastroje wyborców Szymona Hołowni po pierwszej turze, że to była jego osobista zasługa i osobisty efekt jego osobistej pracy, że aż tylu wyborców Szymona Hołowni właśnie poszło i zagłosowało w ogromnej większości, jak wiemy, 83 czy 85% właśnie na Rafała Trzaskowskiego. Mhm. A co pan odpowie tym, którzy mówią, że Szymon Hołownia był tylko jakimś pionkiem, marionetką wystawioną właśnie po to, żeby nabrać głosów Rafałowi Trzaskowskiemu? Bo takie sugestie się pojawiają, szczególnie ze strony prawej strony sceny politycznej, że tak naprawdę to nie jest poważny polityk, ale wyłącznie, no właśnie, marionetka większej partii pod tytułem Platforma Obywatelska. Wie pani, my się przyzwyczailiśmy i Szymon Hołownia musiał się przyzwyczaić w tej kampanii, jak powiedziałem, trwającej od początku lutego, że był atakowany i z lewej, i z prawej. Znaczy on w pewien sposób uwierał i tradycyjną lewicę i tradycyjną prawicę, bo był gdzieś w pewien sposób, nie do końca może po środku, ale reprezentował dla lewicy poglądy zbyt, nazwijmy to kato, kościółkowe, tradycyjne, konserwatywne. Dla prawicy zaś był farbowanym katolikiem i farbowanym konserwatystą, tak to nazwijmy. Więc takich ataków było bardzo wiele. Właśnie nie było takiego, powiedziałbym, paragrafu, spod którego Szymon Hołownia nie byłby zaatakowany w swojej kampanii. To, że jest pionkiem podstawiony, agentem jakichś wrażych sił, to słyszeliśmy od początku. I odpowiedzią na to była cała kampania Szymona Hołowni i to, że zdobył trzecie miejsce w Polsce, zaczynając w lutym od 0%, doszedł do 14%. Nadzieje były trochę pewnie większe u Szymona Hołowni i u nas, ale to realnie trzeci wynik w Polsce, bardzo poważne także zobowiązanie. I tym większe to zobowiązanie jest dzisiaj, kiedy właśnie to słyszymy, że za chwilę Szymon Hołownia stanie się, nazwijmy to, przybudówką Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. To się nie wydarzy, natomiast rzeczywiście prawica próbuje taką narrację w tej chwili budować, że Hołownia był tylko na chwilę, za chwilę zniknie. No właśnie, Hołownia nie zniknie. Hołownia nie zniknie. Co z tym zobowiązaniem mają państwo zamiar zrobić? Bo szczerze mówiąc, trochę polityką się już interesuję od paru dobrych lat i pracuję przy tym. Jeżeli ja słyszę, że ktoś uważa, że można cokolwiek zrobić bez zakładania partii politycznej, to uśmiecham się tylko z ironią. I bardzo miło, pani redaktor się pięknie uśmiecha i bardzo dziękuję za to. Ja w tym nie wyczuwam ironii z pani strony, mówiąc bardzo serio. Najbliższe wybory, jeżeli nic się nie zmieni, są za 3,5 roku. Zatem rozpoczynanie zaraz po kampanii prezydenckiej, która była pod każdym względem bardzo wiele kosztowała wszystkich, którzy w niej uczestniczyli. Dzisiaj w każdej partii są rozliczenia. My takiej partii nie mamy. My zaczynamy zupełnie inaczej. Tworzymy w tej chwili stowarzyszenie i to będzie ta formuła prawna, w której będą działać sympatycy, wolontariusze Szymona Hołowni z tej kampanii. Na partię polityczną przyjdzie czas wtedy, kiedy będziemy bliżej wyborów. Nasz podstawowy scenariusz to ale jest... Ale będzie, na 100% będzie partia polityczna, wie pani, tak? Myślę, że będzie. To jest oczekiwanie bardzo wielu wyborców Szymona Hołowni. Właśnie wyborców jest to, co by im odpowiadało i czego szukają. Czyli z jednej strony dwie wielkie partie, które toczą ze sobą od 15 lat bój nieprzerwany. Wiele rzeczy się zmienia, ale przez te 15 lat się nie zmienił ten wielki bój, a z drugiej strony no też jakaś grupa małych partii, które topnieją w oczach, jak PSL, czy jak rozedrgana wewnętrznie lewica. Dla wielu wyborców, dla ogromnej większości tych, którzy głosowali na Hołownię i wielu tych, którzy ostatecznie oddali głos na Trzaskowskiego, a przechylali się w stronę Hołowni, nie ma w tej chwili oferty takiej, która by im odpowiadała, tak funkcjonującej partii. Dlatego partia powstanie, ale oczekiwanie czy naciski, że za tydzień, za dwa uruchomimy partię, odpowiedź brzmi: po co w tej chwili? Dlaczego w tej chwili mielibyśmy uruchamiać partię polityczną? Partia w przypadku nowego tworu będzie potrzebna wtedy, kiedy będą wybory, kiedy będzie ich bliskość, jeżeli wybory będą wcześniej, jeżeli wybory będą przedterminowe, a w polskiej polityce to pierwsze półrocze tego roku pokazało, że nic nie jest przewidywalnego. Jeżeli wybory będą wcześniej, to partia powstanie wcześniej. Jeśli nie, to będzie powstawała. Musicie bardzo uważać, bo niektórzy twierdzą, że zmierzamy ku autorytaryzmowi, więc nie wiem, czy będzie możliwość zakładania nowych partii. Niektórzy tak twierdzą, niektórzy, ja
osobiście byłem bardzo rozczarowany tym, co działo się przez ostatnie 5 lat, ale byłem też rozczarowany takimi głosami, że w ciągu tego 5-lecia wielokrotnie skończyła się w Polsce demokracja. To był taki krzyk trochę histeryczny. No to problem, że się nie potrafi dobrać odpowiednich słów do sytuacji. No i właśnie w pewnym momencie te słowa się kończą. Już nie ma nic dalej. To jaki stan mamy teraz? Co nam realnie grozi, skoro przez te 5 lat ileś razy kończyła się demokracja? Ta demokracja została w wielu miejscach, w wielu sferach życia publicznego w Polsce w pewnym stopniu ograniczona, na przykład w mediach publicznych czy w sądownictwie, ale demokracja w Polsce funkcjonuje i wybory w tę niedzielę pokazały, że no, demokracja w Polsce lepiej czy gorzej, ale działa. Na razie kuleje, no bo zważywszy na to, co się działo za granicą, czy zważywszy na to, że brakowało kart, to też nie wiem, czy to był to przypadek. To jest skandaliczna sprawa. Tak, właśnie. I pana zdaniem słuszne jest składanie protestów wyborczych do Sądu Absolutnie Najwyższego tak. w tej sprawie? Absolutnie tak. Te protesty zapewne w tym sensie, zapewne, nie można uprzedzać decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, ale te protesty zapewne niewiele dadzą, ale jako symbol będą niezwykle istotne, ponieważ nie można godzić się na to, co nastąpiło. Te wybory od strony głosowania korespondencyjnego, głosowania za granicą, były przeprowadzone w sposób amatorski. One pokazały, że polskie państwo, to przepraszam, ale odniosę się no, trochę jak z tą rozmową prezydenta Dudy z udawanym sekretarzem generalnym ONZ, to znaczy, że to polskie państwo nie działa. Ono działa na ślinę i sznurek, nie potrafi państwo polskie dostarczyć polskim obywatelom pakietów wyborczych za granicą i odebrać na czas. No, protesty myślę, że dzisiaj do końca dnia będą napływały masowo. One pewnie nie zmienią wyniku wyborów, ale nie należy rezygnować z prawa do ich składania. Mhm. Wracając do stowarzyszenia. Przez 15 lat jeszcze nie znalazła się taka siła polityczna, taki ruch, stowarzyszenie, partia, zwał jak zwał, która by ten duopol Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości rozbiła. Jaki macie pomysł na to, żeby wcisnąć się między te dwie dominujące partie polityczne? Znaczy, co będziecie teraz? Używając tego określenia wcisnąć się, no to Szymon Hołownia już się wcisnął, tak? Mm-hmm. Dlatego, że... No, ale to prezydent, to zupełnie co innego. Nieistotne. To były nieistotne wybory, tak? Absolutnie nie. No proszę, nie nadinterpretowywać moich słów. Chodzi o to, że doskonale przecież pan wie, że wybory prezydenckie rządzą się zupełnie innymi prawami niż te parlamentarne. A teraz już mówimy o wyścigu do wyborów parlamentarnych. Kiedy pani mówi o doświadczeniach ostatniego 15-lecia, to mnie przynajmniej, być może także pani, kojarzą się przypadki tych polityków, którzy nagle rozbłyśli i tak, potem okazało się, że nic z tego nie ma, jak Paweł Kukiz, jak lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, Janusz Palikot, czy także Robert Biedroń, którego wiosna w ubiegłym roku pojawiła się na wiosnę, a jesienią już jej nie było praktycznie. Więc to są te przypadki, te przykłady, które no, dają nam sporą nauczkę. Mhm. I każą nam też dużo spokojniej robić to, co mamy do zrobienia. My, jak powiedziałem, w tym podstawowym scenariuszu, jeśli mamy ponad 3 lata do wyborów, to my musimy skoncentrować się i tu też nie możemy czekać, nie możemy zwlekać. Musimy skoncentrować się na zagospodarowaniu tego zainteresowania, tych wyborców, którzy się pojawili przy Szymonie Hołowni. Ja zwrócę uwagę na taki fakt, który może, ponieważ to były ostatnie dni kampanii wyborczej, więc to nie musiało być zauważone, ale Szymon Hołownia ruszył ponownie w Polskę. Ruszył w trasę, był przez 2 dni w drugim tygodniu z tych 2 tygodni przed drugą turą wyborów prezydenckich. Był w Polsce, był w trasie, był w tych miastach, do których nie zdążył dotrzeć przed pierwszą turą, a obiecał, że się tam pojawi. Więc z jednej strony on dotrzymał słowa, pokazał, że dotrzymuje słowa, z drugiej strony chcieliśmy zobaczyć, jaka jest reakcja na Szymona Hołownię w sytuacji, kiedy nie jest już kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej. I okazało się, że ta reakcja jest niezmiennie bardzo dobra, bardzo pozytywna. To znaczy, że ci, którzy go poparli w pierwszej turze wyborów prezydenckich i ci, z których potem duża większość głosowała na Rafała Trzaskowskiego, są bardzo zainteresowani projektem Szymona Hołowni. Przychodzą, ubierają się na żółto, czyli, przepraszam, ta żółta zaraza, używając słów Hołdysa, w dalszym ciągu jest, istnieje i to są ludzie, którzy chcą działać, którzy mówią, dajcie nam ofertę, my chcemy oddolnie działać i my taką ofertę stworzymy, mamy biura w każdym mieście wojewódzkim. Czyli rozumiem, że właśnie budowanie struktur, to jest przede wszystkim to, w czym... Tak, to jest wielka nauczka właśnie z tych projektów, o których przed chwilą mówiliśmy, na przykład z projektu właśnie Pawła Kukiza, który miał fantastyczny wynik w wyborach prezydenckich 2015, a potem zmarnował cały swój potencjał i swojego ruchu, więc my tu nie będziemy czegoś robić na gwałt, na błyskawicznie. Naszym zadaniem jest utrzymanie zainteresowania, budowanie stowarzyszenia i potem emanacji politycznej, emanacji partyjnej, także która będzie mogła brać udział w wyborach, czy to samorządowych, czy parlamentarnych. Czy Szymon Hołownia już się udał na urlop, czy nie? Odpoczywa trochę? Czy... No jest parę dni na bardziej niż zasłużonym urlopie jest w tym tygodniu, powiem szczerze. Tylko w tym?
No tylko w tym. Nie ma tego czasu dużo. Jednocześnie on naprawdę zapracował, bo policzyliśmy ponad 150 dni nieustającej pracy. No, Rafał Trzaskowski miał tych dni realnie dużo mniej, bo bardzo późno włączył się do wyścigu. Natomiast ci kandydaci jak Hołownia, Kosiniak-Kamysz, czy Biedroń, czy Bosak, oni pracowali od samego początku i mają prawo po ludzku być w tej chwili wykończeni i mają prawo do pewnego odpoczynku. W przypadku kandydatów Lewicy i PSL do tego na pewno dochodzi frustracja wywołana ich wynikiem w wyborach. W naszym przypadku jest to kilkudniowy odpoczynek Szymona Hołowni, a potem bierzemy się ponownie do pracy. Jakie uczucia towarzyszyły temu wynikowi wam? Czy to właśnie była bardziej frustracja, że trochę zabrakło, czy raczej radość, że aż 14%? Jakby pan nazwał to? Wie pani, my mieliśmy takie poczucie i sondaże, które widzieliśmy, pokazywały, że w tym ostatnim tygodniu przed pierwszą turą wyborów Szymon Hołownia był na wznoszącej, że rosło zainteresowanie nim. My wtedy odbywaliśmy podróż takim kamperem, który stał się... Belweder na kółkach. Belweder na kółkach, tak. Stał się mocno rozpoznawalny w Polsce i widzieliśmy coraz większe tłumy. Coraz większe grupy wyborców, którzy przychodzili na spotkania, zaczęli późno, rzeczywiście późno, ale zaczęli rozpoznawać Hołownię, widzieć w nim ciekawy właśnie trzeci pomysł, inny pomysł i wiedzieliśmy, że gdyby kampania potrwała ciutkę dłużej niż te 20 dni, bo tyle liczyła realnie w Polsce kampania prezydencka przed tymi drugimi w tym roku wyborami prezydenckimi, to Szymon Hołownia mógłby osiągnąć około 20%, a być może zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu, jeśli chodzi o wejście. To na koniec. Jeszcze pytanie, które bardzo często jest zarzut właściwie wobec Szymona Hołowni, który często się powtarza. Skoro on był trzeci w tym wyścigu prezydenckim w pierwszej turze, i skoro przekonywał, że tak naprawdę to nie jest ta druga tura, nie jest głosowaniem na poszczególnych ludzi, czyli czy Andrzeja Dudę, czy Rafała Trzaskowskiego, tylko właściwie jest to plebiscyt za państwem demokratycznym lub państwem niedemokratycznym, to czy on jednak nie miał odpowiedzialności, żeby spróbować wszystkich pozostałych kandydatów jakoś zebrać w jedno i na przykład zorganizować dużą konferencję prasową z takim absolutnym poparciem dla kandydata obozu demokratycznego. Bo wielu mówi, że to była jego odpowiedzialność jako właśnie tego trzeciego, tego nowego, tego, który przekonuje, że da się inaczej. I nie wykorzystał tej szansy. Pani, no, bardzo jest mi miło, bo ja słyszę w tym, co pani powiedziała, takie przekonanie, że Szymon Hołownia stał się najważniejszym politykiem w Polsce w tej chwili. Nie, i że on powinien narzucać agendę wszystkim. No na pewno miał lepszy wynik niż pozostali i to nie są moje argumenty, tylko no przecież sam pan wie, bo pan czytał na pewno takie propozycje. Tak, oczywiście czytałem. Znaczy, to jest bardzo miłe, że i to jest naprawdę ogromna odpowiedzialność, że Szymon Hołownia zaczął być traktowany jako ktoś, kto może rozdawać karty na polskiej scenie politycznej. Natomiast no, ja bardzo apeluję do tych wszystkich, którzy podnoszą takie głosy, żeby najpierw jednak ta partia, ta koalicja, Koalicja Obywatelska, której kandydat nieznacznie, ale otrzymując imponujący wynik, ale przegrał w drugiej turze, żeby zaczęli te rozrachunki od siebie samych i sposób prowadzenia kampanii przez tych parę miesięcy i najpierw kandydatka Małgorzata Kidawa-Błońska, dopiero bardzo późno wymieniona, więc najpierw ten rachunek sumienia wewnętrznie, a potem szukajmy ewentualnie jakichś dodatkowych elementów poza Koalicją Obywatelską. Szukanie w tej chwili, czy próba obarczenia Szymona Hołowni tym, jaki wynik osiągnął Rafał Trzaskowski, no to coś tu jest nie w porządku ale z myśleniem. Ja zadałam pytanie, czy powinien był to zrobić. Ja wiem z wielu rozmów, także z badań, które robiliśmy wewnątrz naszych struktur, że gdyby Szymon Hołownia jeszcze bardziej zaangażował się w popieranie Rafała Trzaskowskiego, mógłby wielu z tych wyborców zniechęcić, może nie tyle zachęcić do pójścia i oddania głosu do Andrzeja Dudy, ale zniechęcić do udziału w wyborach. Ponieważ ci wyborcy właśnie dlatego wspierali i popierają Hołownię, no, że on nie jest Koalicją Obywatelską. Jego elektorat negatywny, badaliśmy to wielokrotnie, to jest pora był 2-3%. Na ambicje. No, wie pani, czy to była pora na osobiste ambicje Rafała Trzaskowskiego? Mógłbym dokładnie zwekslować to pytanie, odpowiedź. Każdy polityk ma swoje osobiste ambicje. No. Jeszcze raz powtórzę, z naszego punktu widzenia Szymon Hołownia zrobił to, co powinien był, to, co mógł i to, co pomogło Trzaskowskiemu, a nie mu zaszkodziło, bo większe zaangażowanie mogłoby zaszkodzić. Stawka tych wyborów była tak ważna, że tutaj żaden z kandydatów nie powinien właśnie myśleć o sobie, tylko raczej o tym, żeby wesprzeć obóz demokratyczny po prostu. Myślę, że to jest duża lekcja, duża nauka i dla Szymona Hołowni, i dla Rafała Trzaskowskiego i innych liderów obozu demokratycznego. Dobrze, to już na koniec jeszcze chciałabym, jeśli pan pozwoli, wykorzystać pana ekspercką wiedzę dotyczącą stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej właśnie a propos tego, co się wydarzyło wokół prezydenta Andrzeja Dudy i tego nieszczęsnego telefonu od w cudzysłowie szefa ONZ. Czy pan ma teorię, jak do tego mogło dojść?
Znaczy ja po pierwsze, choć prezydent Andrzej Duda nie był, nie jest i nie będzie moim ulubieńcem, chyba żeby nastąpiła jakaś dramatyczna zmiana w tej drugiej kadencji i ja nie uważam, że on stał się prezydencki przez te 5 lat, że nabrał cech, nabrał takiego wymiaru prezydenckiego, jaki być powinien w przypadku tego urzędu, ale jednak jestem jak najdalszy od wyśmiewania się z samego prezydenta Dudy, ponieważ no, jak się z niego śmiejemy, to znaczy mówimy, ha, ale nam fajnie Rosjanie, fajny numer Rosjanie zrobili. Musimy niezwykle uważać na to, co się dzieje na linii, oczywiście Polska-Rosja. I jakiekolwiek dawanie satysfakcji, radości czy pokazywanie słabości przez Rzeczpospolitą wobec Federacji Rosyjskiej jest wbrew naszym interesom. No tak, ale ogólnym, też nie ma udawać, że się coś takiego nie wydarzyło. Natomiast to, co się wydarzyło, wie pani, no, zacytuję Szymona Hołownię, który wielokrotnie mówił w swojej kampanii prezydenckiej o tym, że polskie państwo jest w pewien sposób na ślinę i sznurek, że jest jak produkt z kartonu, który puszy się, usiłuje pokazać się w zupełnie innych realiach niż je ma. Niż jest. I trochę tak to tutaj nastąpiło. Ewidentnie albo nie było procedury, albo ta cała procedura związana z tym, że ktoś dostaje się na linię, na bezpośrednie połączenie z prezydentem Rzeczpospolitej, że tego nie ma, że to nie funkcjonuje. Więc ilekroć ja słyszę w tej chwili polityków PiSu, którzy próbują to jakoś zwekslować, jakoś wybronić, jakoś pokazać poczucie humoru prezydenta Dudy. Nie, to była fatalna wpadka całego aparatu państwa polskiego. Fatalna wpadka, pokażę, że w ogóle do tego telefonu doszła, później, że pan prezydent przez 11 minut nie zorientował się, mimo że tych sygnałów było mnóstwo, że powinien był odłożyć słuchawkę po prostu. Ja nie znam dokładnie momentu, w którym ta rozmowa nastąpiła. Słyszałem, że to mogło być w niedzielę wieczorem. Ale to ma to znaczenie? Znaczy ma o tyle znaczenie, po pierwsze, że Rosjanie, rosyjscy komicy doskonale wiedzieli, że teraz jest taki punkt, kiedy prezydent Duda może być rozluźniony, po prostu po wyborach wszystko opada. Z drugiej strony wiedzieli, że prezydent Duda jest łasy na zainteresowanie ze strony świata, że ewidentnie poczuł się w pewien sposób dopieszczony, że dzwoni sam sekretarz generalny ONZ do niego i że puściły tutaj hamulce i że przez 10 czy nawet więcej minut wypowiadał się na tematy, na które nie powinien się wypowiadać i w sposób, jaki nigdy nie powinien się wypowiadać prezydent. No dobrze, tylko czy pan ma teorię na temat tego, czyja to jest odpowiedzialność? Czy to jest odpowiedzialność urzędników Kancelarii Prezydenta, którzy dopuścili do tego telefonu? Na pewno czy też. W ogóle wyżej służb specjalnych? Podobno to przechodziło przez polską misję przy ONZ w Nowym Jorku. Jeżeli tak, no to niestety nie sprawdzili się urzędnicy nasi w Nowym Jorku, ale także nasi urzędnicy tu, MSZ-u i nasi urzędnicy w Kancelarii Prezydenta. Prezydent Duda podobno zastanawia się nad zmianami personalnymi w swojej kancelarii. No to dostał ileś argumentów, żeby takich zmian radykalnych dokonać, bo ma ludzi, którzy nie uchronili go przed kompromitacją. A co pan powiedziałby Elżbiecie Witek, marszałek Sejmu, która powiedziała, nic takiego się nie stało? No niestety nie mogę powiedzieć, że uważam, że pani marszałek Witek nadaje się na swoje stanowisko i że to kolejny raz, kiedy udowodniła, że nie nadaje się i albo nie rozumie, albo udaje, że nie rozumie powagi sytuacji, jaka miała miejsce. Michał Kobosko, pełnomocnik wyborczy Szymona Hołowni. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy bardzo. Wracamy za chwilę i będziemy mówić szerzej właśnie o tym, co wydarzyło się i czy mamy do czynienia z nową wojną hybrydową na linii Polska-Rosja. O tym już za chwilę z ekspertem Krzysztofem Lidlem. Zapraszam państwa. You know that President Tusk gave me some present from your country called Zubrovka. this is a very strong drink. You know why I recall him? Because I have spoke to him yesterday, and he expressed his fear that you will discriminate rights of the LGBT community. I hope that's not true. This is, Excellency, this, I don't discriminate them, really. I have a huge respect for every human being. I don't know why he was so concerned about that. There was a strong discussion during our campaign, presidential campaign, about LGBT movement and about adoption. And about same-sex marriages. I don't know why he concerned so much. Probably he is also one of them. He don't
he doesn't like me. Yeah, you know, I'm sorry. Donald is also concerned that relations with the European Union and Germany are getting worse. That's why he is calling me. No, I heard that you have a struggle with Mr. Putin. We had discussion about history. Yes, with Mr. Putin. Yes, because he accused us of that we started the Second World War. Yes. No i tego typu rozmowa właśnie ciągnie się przez 11 minut. Rosyjscy komicy wkręcili, przepraszam za kolokwializm, ale właśnie chyba jest to najlepsze słowo w tym kontekście prezydenta Andrzeja Dudę. Oczywiście nie z jego przyczyny, nie z jego winy, no bo tutaj cały szereg błędów po kolei został popełnionych. Niemniej jednak wielu twierdzi, że prezydent po prostu w pewnym momencie powinien był się rozłączyć, a tego nie uczynił. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, kolegium Civitas, dr Krzysztof Lidel, państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wpadka? Kompromitacja? Skandal? Jak to właściwie nazwać? A może właściwie nic się nie stało, bo pan prezydent nie dał się wkręcić do końca i właściwie nie powiedział nic, co mogłoby zostać wykorzystane przeciwko niemu? No myślę, że wszystko naraz tak naprawdę i to jest wbrew pozorom z punktu widzenia bezpieczeństwa i to nie tylko samego prezydenta, ale funkcjonowania państwa jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, głównie jeżeli spojrzymy na to przez pryzmat tego, że mamy do czynienia z dwoma komikami, którzy są w stanie przeprowadzić tego typu prowokacje wobec prezydenta, więc pewnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co są w stanie zrobić na przykład służby rosyjskie, które dysponują dużo lepszymi możliwościami w tym zakresie. No tylko niektórzy mówią, że ci komicy to tak oni tylko komikami nie są, że jednak często występując w mediach sprzyjających Władimirowi Putinowi, jednak są sugestie, że ze służbami mogą współpracować. Tak, oczywiście nie mam wątpliwości do tego, że służby rosyjskie są w stanie ich wykorzystywać, ale sam mechanizm, pomysł na tego typu funkcjonowanie w przestrzeni medialnej, to był ich bezpośredni pomysł. Służby pewnie teraz są w stanie ich w jakiś sposób inspirować. Natomiast trzeba pamiętać, że ten aparat, który jest w rękach służb specjalnych, w tym służb rosyjskich, naprawdę pozwala na wyobrażenie sobie dużo większego problemu, jeżeli chodzi o tego typu prowokacje i to prowokacje, które miałyby pewnie dużo większe konsekwencje. Czy to jest wojna hybrydowa już? Pewnie moglibyśmy ująć to całe zdarzenie jako pewien element konfliktu hybrydowego, jeżeli zgodzimy się z tym, że ten konflikt hybrydowy dzisiaj rozumiemy przez pryzmat osiągania pewnych celów politycznych bez działań militarnych, takich konwencjonalnych, a więc za pomocą głównie rywalizacji czy walki w sferze informacyjnej, a właśnie z tego typu zdarzeniem mieliśmy do czynienia. I ta prowokacja, kompromitacja, wskazanie słabości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa w kraju i no przede wszystkim kancelarii prezydenta, no, mogą być elementy, które pewnie nie zostaną wykorzystane, głównie w sferze propagandowej, tak mi się wydaje. O co tak naprawdę Rosjanom chodzi? Dlaczego oni to zrobili? Bo Włodzimierz Cimoszewicz wcześniej mówił o tym, że gdyby chodziło o to, żeby skompromitować Andrzeja Dudę, czy jakoś wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich, no to odbyłoby się to co najmniej tydzień temu. Odbyło się po wyborach, więc teraz o co chodzi? Chodzi o destabilizację stosunków polsko-ukraińskich, czy może jeszcze o coś innego? Ja myślę, że to jest taki, bo znowuż na konflikt hybrydowy, czy na to, co się dzieje dzisiaj w tej sferze informacyjnej, trzeba patrzeć przez pryzmat całości. To znaczy takie wyjęte elementy, one pewnie nie dają nam całości obrazu. Pewnie jakbyśmy tutaj, mam nadzieję, że robią to nasze służby specjalne, przeanalizowali dokładnie te wydarzenia związane z Pałacem Prezydenckim, to i czas, i sposób przeprowadzenia nie były przypadkowe. Przecież tego typu prowokacje można było przeprowadzić, nie wiem, w trakcie kampanii byłoby jeszcze głośniej, jeszcze bardziej interesująco z punktu widzenia tych dwóch panów. Zrobiono to po, więc być może niespecjalnie chodziło tutaj o wpływ na sam wynik wyborów. Być może Rosjanie uważają, że akurat status quo polityczne w Polsce to jest to, co powinno być. Tak, ze względu na polaryzację społeczną chociażby, prawda? I tu pewnie w przypadku nie było. Natomiast jest to jeden z elementów, który no w mojej ocenie przede wszystkim obnaża słabość systemu bezpieczeństwa w naszym kraju i takiego funkcjonowania w procesie decyzyjnym. Bo trzeba pamiętać, że my bardzo często patrzymy na prezydenta jako taki byt, który sobie gdzieś tam funkcjonuje, walczy w tych wyborach
i podejmuje jakieś decyzje, ale trzeba pamiętać, że to jest przede wszystkim urzędnik, jak tysiące innych urzędników, oczywiście o tym najwyższym statusie. On realizuje przede wszystkim te cele, które stoją przed nim jako reprezentantem państwa i na przykład jak ja słucham ministra Kamińskiego, który mówi, że służby nie ingerują w funkcjonowanie kancelarii. Jeżeli służby znowuż potraktujemy jakoś samodzielny byt, to oczywiście nie powinny tego robić. Natomiast jeżeli służby są narzędziem dla decydentów u nas w kraju, to powinny wspierać prezydenta Dudę zarówno w tym procesie decyzyjnym, mając podejmowaniu decyzji, dostarczaniu mu informacji, czy wreszcie zabezpieczać go przed tego typu prowokacjami. Więc myślę, że musimy przede wszystkim pamiętać, że prezydent w tego typu rozmowach reprezentuje państwo, nie jest osobą prywatną. Powinny polecieć głowy, a jeżeli tak, to czyje? No na pewno nie powinno się to skończyć tak, jak to się dzieje. Ja mówię to już jako doświadczony urzędnik, bo trochę czasu w urzędach państwowych spędziłem, że próbujemy zrzucić odpowiedzialność na jakiegoś szeregowego urzędnika w przedstawicielstwie RP, przy ONZ-cie. A temu wszystko zmierza. Tak, to od samego początku taka była narracja, widać była, że ten przekaz medialny z kancelarii prezydenta i ze strony służb idzie w tym kierunku, żeby to w ten sposób zakończyć. Bo prawda jest taka, że tak naprawdę mamy do czynienia z trzema elementami, które tu nie zafunkcjonowały. To znaczy przede wszystkim brakiem procedur, lekceważeniem procedur i ewentualnie błędem człowieka. I myślę, że przede wszystkim trzeba zerknąć na to znowu całościowo, co zrobić, żeby do takiej sytuacji więcej nie doszło. Pamiętając cały czas, że mamy do czynienia z dwoma komikami, nawet jeżeli inspirowanymi przez służby, to co się by działo, gdyby do takiej prowokacji chcieli doprowadzić agenci obcego wywiadu czy obce służby. Ja pomyślałam, że czkawką odbija się Andrzejowi Dudzie przedwczesne ułaskawienie Mariusza Kamińskiego. No ja w ogóle tej sytuacji nie do końca rozumiem. Z punktu widzenia takiego eksperckiego nigdy tego nie jestem w stanie zaakceptować, bo uważam, że to było naruszenie konstytucji, wielu innych procedur. Wydaje mi się, że rzeczywiście być może ten ruch na stanowiskach ministra spraw wewnętrznych powinien być trochę bardziej częstszy. To znaczy takie odświeżanie od czasu do czasu z poziomu polityka, który stoi na czele tych służb, to jest, wydaje mi się, dość dobra sprawa. My powinniśmy dbać o ciągłość działania w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przez pryzmat funkcjonariuszy, żołnierzy, oficerów, którzy tam pracują, których bardzo często lekką ręką zwalniamy, a politycy, którzy, mówiąc kolokwialnie, przyspawają się do tego stanowiska, bardzo często siedzą i z nich nie odchodzą. A myślę, że rotacja w tym miejscu byłaby dużo bardziej wskazana niż pozbywanie się doświadczonych oficerów. Analizując tę sytuację, wielu się zastanawia, jakim cudem można się dodzwonić do prezydenta. Jakim cudem się można dodzwonić do prezydenta? No można się dodzwonić do prezydenta, jak widać, nawet nie będąc do tego uprawnionym. I wynika to przede wszystkim z tego, że gdzieś nie zafunkcjonowały procedury. Moim zdaniem, jeżeli one nawet funkcjonowały na zasadzie tej weryfikacji, o której mówię. Ale jak mówią, normalnie wygląda taki schodek po schodku, żeby z prezydentem móc porozmawiać? Nie wiem, jak wygląda teraz to w pałacu. Wiem, jak to wyglądało, kiedy ja pracowałem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby do rozmowy na tym szczeblu doszło, że tak powiem, z godziny na godzinę. To znaczy najczęściej to były ustalenia wcześniejsze, z pewnym wyprzedzeniem, zaangażowane były w to takie elementy jak protokół dyplomatyczny, jak ta sfera merytoryczna, czyli ci, którzy w kancelarii odpowiadają za bezpieczeństwo międzynarodowe, prezydent był przygotowywany do tego typu rozmowy, jak zwrócimy uwagę chociażby na pewne braki językowe pana prezydenta. Ja sobie nie wyobrażam, jak można prowadzić tak poważną rozmowę, czy z tak poważnym politykiem, jak sekretarz generalny ONZ-u bez udziału tłumacza w tym kontekście. Trzeba pamiętać, że bardzo często w tej sferze dyplomatycznej decydują pewne niuanse, pewne gry słowne. Tutaj myślę, że prezydent Duda nie jest predysponowany do tego, żeby prowadzić samodzielnie tego typu rozmowy, więc myślę, że za prezydenta Komorowskiego było to po prostu niemożliwe. To był na pewno tłumacz. To musi być rozmowa, która musi być przygotowana, ona powinna być zarejestrowana, powinien być stenogram z tego przygotowany. Tak jak mówię, w tego typu rozmowach oficjalnych, kiedy prezydent kraju rozmawia z sekretarzem generalnym ONZ-u, to prezydent jest przede wszystkim urzędnikiem, który reprezentuje państwo i to nie powinno być żadnych tajemnic. To wszystko powinno być transparentne, dobrze przygotowane i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że po próbie jakiejś takiej pojedynczej, czy nawet tam mówi się o dwóch mailach, prawda, weryfikacji, że to jest wystarczające. To być może jest dobry asumpt do tego, żeby te procedury uszczelnić, że ta weryfikacja powinna być wielopoziomowa, a nie opierać się na mniej lub bardziej zdolnym urzędniku, który gdzieś tam funkcjonuje przy ONZ-cie. Nadal funkcjonuje tupolewizm, pojawiły się takie opinie. Zbyt daleko idące, czy pana zdaniem trafne?
Wie pani, co, ja jak słyszę o tym, że kilka tygodni temu zastanawiamy się, czy prezydent Duda nie poleciał znowu z ominięciem pewnych procedur, z samolotem gdzieś, gdzie tam leciał. Za chwilę słyszymy o tym, że w przypadku przecież afery, tak zwanej afery Banasia, gdzie również pewne procedury nie zafunkcjonowały. My mamy problem w ogóle w kraju z po pierwsze akceptacją procedur, ze zrozumieniem, czym są procedury, ta taka improwizacja, możliwość podejmowania swobodnej decyzji, to tak zwane, że przepisy prawa są do tego, żeby je łamać. No to są takie elementy, które są no jakby naturalne kulturowo dla Polaków, a politycy mają dość duże inklinacje do takiego swobodnego podchodzenia do procedur, do przepisów prawa. A myślę przy tej ekipie rządzącej, z którą mamy w chwili obecnej do czynienia, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało i żebyśmy aż tak wchodzili głęboko, ale no, ryba psuje się od głowy, tak? Jeżeli łamiemy konstytucję, łamiemy przepisy, łamiemy prawo, no to trudno wymagać potem od zwykłego urzędnika, że on będzie precyzyjnie przestrzegał instrukcji czy procedur. Mariusz Kamiński mówi tak. Na Boga, służby specjalne, które mają kontrolować rozmowy międzynarodowe prezydenta czy premiera? No nie, szanowni państwo, tak nigdy nie było, nie jest i nie będzie. One nie mają kontrolować, one mają wspierać prezydenta w procesie decyzyjnym. I tak jak mówię, prezydent nie jest osobą prywatną, jest urzędnikiem. Tego typu rozmowy na tym szczeblu, one powinny mieć charakter zupełnie transparentny. Służby powinny je kontrolować i nadzorować w kontekście ochrony kontrwywiadowczej. One oczywiście nie mają prawa wpływać na to, jak wygląda prezydentura, jakie decyzje będzie podejmował prezydent. One mają doradzać czy dostarczać materiału prezydentowi do tego, żeby takie decyzje były podejmowane. No i wreszcie dobrze by było, żeby minister Kamiński zechciał spojrzeć na to, że mamy do czynienia coraz to z nowymi zagrożeniami, jak tutaj wspominaliśmy o konfliktach hybrydowych, gdzie cała niemal sfera działania odbywa się w sferze informacyjnej. To jest walka za pomocą socjotechnik, manipulacji, indoktrynacji tych elementów. Prezydent, premier, ktokolwiek w tym kraju, kto podejmuje decyzję w imieniu tego państwa, nie może być pozostawiony sam sobie. Służby są tego, żeby... A Duda został pozostawiony sam sobie? No jeżeli służby same odżynają się od tego, że nie mogą, nie chcą, nie powinny, bo to jest demokratyczne państwo, służby nie powinny wpływać na to, jak wygląda prezydentura prezydenta Dudy, natomiast w rękach prezydenta Dudy powinny być narzędziem, które wspierają go w funkcjonowaniu tej prezydentury i w przebiegu tej prezydentury. To jest prawda, że prezydent jakiegokolwiek kraju nie ma prawa rozmawiać przez komórkę? Myślę, że to nie jest prawda. To znaczy, to nie jest tak, że nie ma prawa. Pewnie tego typu sytuacje są możliwe, ale trzeba pamiętać, że cały czas mówimy o różnego rodzaju rozwiązaniach, które mają dawać po pierwsze pewien komfort temu prezydentowi czy VIP-owi, o kimkolwiek byśmy nie mówili. Z drugiej strony gwarantują pewne kwestie bezpieczeństwa. Stąd telefony komórkowe nie są najlepszym rozwiązaniem. Telefon komórkowy to jest takie urządzenie, które można namierzyć, zlokalizować, podsłuchać, przechwycić. Z telefonu komórkowego korzystać. Przyznam szczerze, że ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że na tym szczeblu rozmów, czyli prezydent, sekretarz generalny, można było to przeprowadzić na takiej zasadzie, że prezydent gdzieś jest w podróży pokampanijnej, prawda, odbiera telefon, rozmawia, tak jak mówię, raczej sobie to wyobrażam, gabinet, kilka osób wokół prezydenta, ci, którzy odpowiadają merytorycznie i za organizację tego wszystkiego, bardzo dobrze przygotowane tezy, prezydent nie wypowiadający się ad hoc na zadane pytania przez domniemanego, czy udawanego sekretarza generalnego, tylko dużo wcześniej ustalone tematy, ustalone zakresy pytań, żeby prezydent nie był zaskakiwany nimi i nie wyobrażam sobie tego, że to wyglądało inaczej. Bo Włodzimierz Timoszewicz wcześniej tutaj był i mówił o tym, że była taka sytuacja z Barackiem Obamą, który w 2008 roku wygrał wybory, chciał korzystać ze swojego telefonu komórkowego BlackBerry, ponieważ go lubił i generalnie twierdził, że jest bardzo bezpieczny, no a służby powiedziały: nie, panie prezydencie, nie ma takiej opcji. No i nie korzystał. I myślę, że to jest naturalny mechanizm. Trzeba pamiętać, że u nas w kraju od kilku lat, myślę, że więcej niż te pięć, którą mamy do czynienia z tą nową ekipą rządzącą, jest dyskusja na temat bezpiecznego systemu komunikacji. On raz funkcjonował, raz nas było stać na jego zakupienie, raz nie. Teraz z tego, co słyszymy, mówię znowuż takiej pozycji eksperckiej z zewnątrz człowieka, że akurat ta ekipa w chwili obecnej odrzuciła proponowane rozwiązania przez wcześniejszą ekipę, czyli PO, PSL, jakiegoś tam rozwiązania w tym zakresie, uznając je za niedoskonałe,
małe i złe sami w to nic, w to miejsce nie wprowadzili. No jest tu pewien problem. To znaczy mam wrażenie, że to jest takie właśnie polskie, tu czegoś nie dopracowaliśmy, wiemy, że to powinno być. Dużo o tym rozmawiamy, szykujemy się i na którymś etapie się to nie udaje i dalej nasi najważniejsi decydenci w kraju nie dysponują bezpiecznym systemem łączności. Czyli co trzeba zrobić, żeby takie sytuacje więcej się nie zdarzały? No ja myślę, że przede wszystkim warto jest z tego typu sytuacji wyciągać wnioski. Jak my słyszymy, że służby będą kontrolowały, to ja oczekiwałbym, że zamiast wskazywać od razu winnego i jeszcze wskazywać na jakiegoś tam szeregowego urzędnika, lepiej byłoby przeanalizować wszystkie te procedury, zobaczyć, co tam nie zadziałało, postarać się je naprawić, uszczelnić, stworzyć ten system dużo bardziej efektywny. To są bardzo dobre momenty do tego, żeby to wszystko naprawiać, no bo uczymy się na żywym organizmie. No ale podstawowa rzecz, do takiej sytuacji nie powinno dojść. Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, mówi, nic się nie stało. Mi jest bardzo niefortunnie komentować słowa pani Witek, ponieważ ja uważam, że pani Witek nigdy nie powinna być w tym miejscu, w którym jest. Doktor Krzysztof Lider, ekspert do spraw bezpieczeństwa Kolegium Civitas. Bardzo dziękuję panie doktorze za to spotkanie. Nie przez przypadek wspomniałam na sam koniec naszej rozmowy o pani marszałek Sejmu Elżbiecie Witek, bo wczoraj ewidentnie to nie był jej dzień. Najpierw sprawę wkręcenia prezydenta skomentowała właśnie słowami nic się nie stało, a później podczas wyborów członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, czyli mówiąc wprost, Komisji do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii, no cóż, dostała ataku śmiechu. Proszę sprawdzić. Głosowało 448 posłów, 230 za, 214 przeciw, 4 się wstrzymało. Sejm większością głosów powołał panią Hannę Leżanowską na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, a tym samym powołał drugiego członka komisji. Przystępujemy do głosowania nad powołaniem trzeciego członka komisji. Pod głosowanie poddam kandydatury w kolejności alfabetycznej. Uzyskanie większości 3/5 głosów przez jednego z kandydatów oznaczało będzie zakończenie procedury powołania trzeciego członka komisji. Głosujemy nad kandydaturą pani Karoliny Bućko. Kto z pań i panów posłów jest nad powołaniem pani Karoliny Bućko na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Wniosków formalnych w trakcie głosowań nie ma, panie pośle. Kto się wstrzymał? Bez komentarza. Państwu zostawiam ocenę tej sytuacji. Przypomnę, że to, choć można o tym zapomnieć, był wybór członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków pedofilii. Pozdrawiamy panią marszałek Sejmu. Teraz już pora na Adama Federa, który dziś będzie kontynuował dla państwa temat wkręcenia prezydenta przez rosyjskich komików. To nie wiem, czy właściwie w tej sytuacji można powiedzieć, że będzie dobrze, ale Adam Feder jak zwykle będzie państwa próbował przekonać, że tak. Dziś o tym, jak to rosyjscy prankerzy wykręcili numer i wkręcili polskiego prezydenta. Hello? 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 Good afternoon, Mr. President. A kto to w ogóle jest pranker? No to taki ktoś, kto udaje na przykład, że jest stertą śmieci, wyskakuje znienacka, straszy przechodniów, wszystko to nagrywa i wrzuca na YouTube'a. Z założenia to ma być bardzo śmieszne, a co jeszcze robią prankerzy? No to dzwonią na przykład do kogoś i udają kogoś, kim nie są. Aleksiej Stoliarow i Władimir Kuzniecow zadzwonili do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z gratulacjami i udawali sekretarza generalnego ONZ. So first of all, I want to congratulate you on your impressive victory. Thank you very much, Excellency. Thank you very much. You know that Poland has made a huge contribution. We are trying to do our best.
Czy każdy Rosjanin może zadzwonić do zwierzchnika sił zbrojnych największego kraju wschodniej flanki NATO i powiedzieć na przykład: Zdravstvuyte, panie prezydent Polski, tu Władimir Putin mówi, szykujcie się na rychły atak nuklearny, do svidania, miłego dnia. Okazuje się, że chyba tak właśnie jest. You know that President Tusk gave me some present from your country called Zubrovka. This is very strong drink. He doesn't like me. Ależ to nieprawda, bardzo pana lubię, panie prezydencie, szczególnie za tę pańską otwartość, odpowiedział Donald Tusk. No i właśnie o tę otwartość chodzi. Czy teraz każdy może złapać za telefon, wykręcić numer pana prezydenta i powiedzieć: dzień dobry, panie prezydencie Polski, chciałbym zainteresować pana niezwykłą ofertą garnków oraz patelni za jedyne 4000 zł plus VAT. Albo: dzień dobry, panie prezydencie, czy jest pan zainteresowany nabyciem kompletu termokołder na jesienne wieczory za jedyne 5999 zł? Gdzie były polskie służby specjalne, dyplomatyczne? Gdzie był ten cały parasol, który chyba powinien chronić głowę polskiego państwa? No właśnie, nie wiadomo gdzie. Your competitor, Mr. Rafał Trzaskowski. Trzaskowski, yeah. Right. He has contacted me yesterday. And yeah. he asked me to congratulate him on his victory. And he assured me that he had won. And unfortunately, I congratulated him. Yeah? Right, yeah. Yeah. It's strange. Oh, yeah. Probably he was drunk. It's weird. Yeah. I'm surprised. Andrzej Duda nie był ani pierwszą, ani ostatnią ofiarą tych Rosjan. Dzwonili już do premiera Macedonii jako Greta Thunberg. Rozmawiali jako prezydent Ukrainy z prezydentem Francji. Regularnie nękają brytyjską rodzinę królewską, w szczególności księcia Harry'ego. Natomiast polski prezydent przekonuje, że nie ma z czego robić afery, bo on ich przejrzał w trakcie tej 11-minutowej rozmowy. Zorientował się, że coś jest chyba nie tak, bo przecież to niemożliwe, żeby sekretarz generalny ONZ-u, Portugalczyk, tak dobrze wymawiał słowo żubrówka. I hope that you will not spend this evening without żubrówka. Czyli mamy bardzo sprytnego i przenikliwego prezydenta, jak się okazuje. Żubrówka. Będzie dobrze. No kto się nie uśmiecha na dźwięk słowa żubrówka, szczególnie, że dzisiaj czwarteczek, zaraz przed weekendem, no ale już tak zupełnie na poważnie. Państwu zostawiamy ocenę całego tego zamieszania, do którego bez wątpienia dojść nie powinno. Pozdrawiam widzów z Rudy Śląskiej, bo takich próśb było dziś kilka na czacie, więc pozdrawiamy wszystkich, nie tylko z Rudy Śląskiej, choć to dzisiaj szczególnie, ale wszystkich na naszej stronie głównej, którzy oglądają Super Raport na SE.pl oraz oczywiście naszych niezawodnych uczestników czatu, którzy pod transmisją Super Raportu na YouTubie bardzo często i gęsto się wypowiadają. Wszystkich bardzo ściskamy, dziękujemy za obecność. Zapraszamy na jutro na godzinę 9:00. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski. Pozdrawiamy i zdrowego, dobrego, spokojnego dnia życzymy. Do zobaczenia.